Mam mikrofon, który będę przekazywał. Bardzo proszę, pierwsze pytanie tutaj. Jedna rzecz, króciutko zadajemy pytanie, tak? Ponieważ jest, jak widzę, wiele osób chętnych, a już się robi późno. Proszę bardzo. Ja niestety nie pytanie, tylko chciałem dorzucić cegiełkę do wizji prezentowanej przez pana Grzegorza. Może pan wie, albo tylko nie uwzględnia aspektu złóż na tej mapie geopolitycznej, którą pan nakreślił. Dodam coś. Ja pracuję w firmie poszukującej ropy i gaz, więc jakby interesuję się tym tematem branżowo. Słyszeliśmy, w Polsce jest ogromne pasunków. Co tam jest, to w sumie nie wiem. Państwo nie wiecie, bo nikt wam nie powiedział. Były tutaj trzy największe firmy światowe. Exxon, Chevron i Conoco. Budżet, czy tam przychody jednej tylko z tych firm pozwalają kupić całą Polskę i jeszcze mają zostać w rynku. Oni robili u nas badania, po czym wyszli. A teraz budują 5 baz swoich w Polsce. Na północy kraju i na zachodzie. W zamian Żydzi proponują nam, że za $65 miliardów dadzą nam spokój. Jak nie, to co? To powiedzą, no to dajcie nam tą działkę. A już my wydobędziemy stamtąd ropę, gaz na przykład. Dlaczego akurat tak powiązałem Żydów z tym? Amerykanie testowali swoją technologię na złożu Bakken i nie tylko. Tam ten gaz łupkowy w płytkich złożach 300 metrów pod ziemią. Okazuje się, że na terenie Izraela są ogromne złoża ropy łupkowej, dużo głębiej, a tylko Żydzi wiedzą, jak ją wydobyć. Znów na terenie Polski są ogromne złoża łupków, prawdopodobnie gazonośnych i roponośnych. Pas wielkości 1/5 Polski. Jak sobie przeliczymy, że w zamian za technologię lub dają nam spokoju, oni żądają 65 miliardów, teraz ile to jest warte? Jeżeli Żyd daje za to 65 miliardów. Proszę Państwa, Polska to jest działka numer 1 na globusie. Miejmy tego świadomość, warto się tej działki trzymać. Klimat przyjemny, ani za zimno, ani za gorąco. Nie dziwmy się zatem, że inni też by chcieli. Prawda? Że inni też by chcieli. Nie rezygnujmy. W tych terenach, gdzie też są wojska, czyli też Dolny Śląsk, i tam zaprzyjaźniony pan prezydent z Wrocławia, obok jest ogromne złoże miedzi, złota i srebra. Numer 1 na świecie. Pierwsza produkcja srebra na świecie. Między 5. a 7. miejscem, to się zmienia w zależności od lat, produkcja miedzi. Złoto jest jak uboczny i nie wiedzieć czemu, no nie chcą go uwzględniać w bilansach. A tam są dookoła złóż miedzi, ogromne złoża złota. Tam też chyba będzie wojsko amerykańskie stacjonowało. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo ciekawy aspekt. Proszę bardzo. A teraz zapraszam do pytań. Tak? Panie Grzegorzu, ja mam jeszcze takie pytanie. Pan przez ostatnie 2 miesiące jeździł po Polsce, był w różnych miejscach. W tym czasie na świecie wydarzyło się kilka bardzo spektakularnych rzeczy. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo na to zwróciliście uwagę, Pan Grzegorz na to też, ale chciałbym je przypomnieć. Wszyscy idą na wojnę z wielkim golemem, jakim jest państwo ISIS. Wszyscy najwięksi. Każdy znalazł pretekst. Przypomnę, 13 października zamachy we Francji. 31 października zamach na rosyjski samolot, w którym zginęło 224 pasażerów. Kolejny zamach miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Miał również 20 listopada zamach na hotel w Mali, w którym zginęli obywatele chińscy. A 15, i tutaj Chiny bardzo twardo powiedziały, że idą na wojnę z państwem islamskim, idą na wojnę w ogóle z terroryzmem. I ostatni przypadek, który miał miejsce przedwczoraj w Jemenie, rakieta balistyczna, to można poczytać na Defense 24, zabiła kilkuset żołnierzy Arabii Saudyjskiej, Jemenu, Kataru, i Arabia Saudyjska stworzyła grupę państw, 34 państw arabskich, które idą na wojnę. Idą na wojnę. A więc proszę mi powiedzieć, jak to wszystko wiąże ze sobą. To jest kwestia no, 2 miesięcy, kiedy te wydarzenia miały miejsce. Co pan Grzegorz myśli na ten temat? Mam tutaj przygotowaną jeszcze ciekawą mapę, ale którą chciałbym ofiarować panu Grzegorzowi, ale to za chwilę. Z góry dziękuję. Bardzo dziękuję za dorzucenie tych informacji, bo to, wiecie Państwo, to właśnie jest taka niekończąca się układanka. To są takie pucle, z których my mamy do wglądu kilkanaście, a z tych kilkunastu mamy wnioskować o tym, jak się pozostały 1000 przedstawia. No więc trudno orzec, jaki będzie bieg zdarzeń, ale wiadomo, że wojna jest wszystkim pilnie potrzebna. Cały świat bardzo potrzebuje wojny. Dlaczego? Dlatego, że wojna resetuje wszystkie dane, wojna może anulować wszystkie długi, wyzerować wszystkie liczniki. Współczesne demokracje są zakładnikami własnego frazesu postępackiego, tolerancjonistycznego, socjalnego frazesu i bardzo trudno jest im się z tego wycofać, a wycofać się muszą, bo tacy na przykład Niemcy przecież nie dopuszczą do tego, żeby ich Turcy przegłosowali we własnym kraju i w związku z tym w którymś momencie będą musieli zawiesić na kołku demokrację, będą musieli zawiesić na kołku socjal. No ale jak to zrobić? Jak to zrobić, skoro właśnie jesteśmy zakładnikami własnego frazesu? I tutaj wojna najpilniej wszystkim potrzebna. I dlatego wszyscy spieszą. No właśnie, do tej Syrii Niemcy też polecieli. To jest fantastyczna rzecz. Przecież to powinno być na pierwszych stronach gazet, że po raz pierwszy od 1945 roku Luftwaffe leci poza granice Rzeszy Niemieckiej. Niemcy notabene właśnie w tych rokowaniach z Iranem w sprawie irańskiego programu atomowego Niemcy weszły kuchennymi drzwiami do Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponieważ Niemcy dosiadły się do stołu rokowań w sprawie potencjału nuklearnego. Niesłychane rzeczy. Sam jestem ciekaw, co to będzie. Widać, że sępy się zlatują, prawda, że nikt nie chce zostać z boku. Ci Chińczycy, no Chińczycy mają do rozegrania wojnę z Amerykanami, to znaczy Chińczycy wiadomo, że się tak rozwinęli, że nie mogą przestać się rozwijać, bo no, grozi to implozją wewnętrzną, zapaścią. Amerykanie traktują Chiny jako najpoważniejszego pretendenta. Amerykanie muszą obronić swoją pozycję hegemona globalnego, bo jak jej nie obronią, jeśli nie rozegrają spektakularnie, jeśli nie osiągną sukcesu, jeśli nie rzucą Chin na kolana, to będzie reakcja domina, to znaczy sojusznicy amerykańscy, którzy przecież no, nikt tam z miłości czystej się z nimi nie zadaje, tylko to są interesy. Otóż jeśli Amerykanie nie rzucą Chin na kolana, to wszyscy zaczną przestępować z nogi na nogę i przeorientowywać się na innych pretendentów. Wśród tych pretendentów to nie tylko Chiny, to także Indie, to także Ameryka Łacińska z Brazylią, która jest zdewastowana przez komunę, przez socjal wewnętrznie, ale jest przecież aspirującą potęgą gospodarczą. Wiecie Państwo, robią Brazylijczycy jakieś interesy na przykład na Białorusi. na Białorusi. My utrzymujemy żelazną kurtynę na naszej wschodniej granicy właśnie dlatego, że przyjęliśmy na siebie bezkrytycznie rolę reproduktora frazesu demokratycznego. My werbalnie upominamy się o demokrację na Białorusi, a tymczasem inni już tam znieśli sankcje, już wszyscy robią interesy, prawda? Dlaczego na Białorusi mają robić interesy Niemcy z Brazylijczykami, oczywiście Moskale, a nie my? A nie my. Ta Białoruś, może nie znajdę innej okazji, więc skoro teraz mi się przypomniało, to powiem, to jest klucz do polskiej geopolityki. To jest w ogóle klucz do polskiej racji stanu, do polskiej polityki zagranicznej. Białoruś, Białoruś, Białoruś. Znieść, obalić żelazną kurtynę na polskiej wschodniej granicy. Znormalizowanie relacji między Mińskiem a Warszawą. To byłoby wracanie do geopolityki realnej. Dzisiaj jesteśmy w abstrakcji. Dzisiaj realizujemy geopolitykę księżycową, opartą właśnie na frazesach demokratycznych, na propagandzie. Mamy sojuszników z drugiej strony globusa, którzy jeśli jeszcze nas nie sprzedali całkiem naszym imperialnym sąsiadom, to właśnie są w trakcie dogadywania się w tej sprawie. Białoruś, Białoruś, Białoruś. Piękny kraj, ludzie tej samej strefy klimatycznej i tej samej normy cywilizacyjnej. Róbmy interesy. Nie chodzi o jakieś frazesy, jakieś spektakle pojednywania się. Akurat z Białorusinami nie potrzebujemy się pojednywać, bośmy nigdy żadnej kosy między sobą nie mieli, prawda? Nie ma żadnej między nami rzezi wołyńskiej, nie ma dołów katyńskich. Z Białorusinami wszystko możemy, proszę Państwa. To jest piękny kraj. No cóż, to jest po prostu Rzeczpospolita. Jeśli ktoś z Państwa może sobie przysztukować, wymyślić jakieś korzenie białoruskie, to bardzo zachęcam, podajcie się Państwo za Białorusinów i jako Białorusini zmierzajcie do restytucji Wielkiego Księstwa Litewskiego, a wtedy może i korona polska oparta o Wielkie Księstwo Litewskie powstanie. Do tego zachęcam. Nie wiem, czy Państwo odnotowali taki fakt, że rok 2015 jest najlepszym rokiem, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe w Polsce. Polacy, jak wiadomo, emigrują na zachód i pytanie jest oczywiście otwarte, komu te mieszkania są budowane. Wystarczy się przejść tutaj po Wągrowieckiej, widzimy dwa place budowy. To jedna rzecz, a druga. Pan wspomniał o problemach Niemców z Turkami. No i być może rozwiązaniem jest ściągnięcie Syryjczyków do Niemiec, żeby rękoma Syryjczyków tych Turków wyrzucić, oczywiście pod pretekstem wojny, walk plemiennych. Dziękuję. Notabene takie neopustostany, takie domy i całe osiedla pobudowane przez deweloperów, którzy najwyraźniej nikomu nie zdołali sprzedać jeszcze żadnego mieszkania, pokazywano mi w niejednym polskim mieście i w Poznaniu, i w Krakowie, więc cóż, może to tylko tak nam się zdaje, a może coś jest na rzeczy. Operacja Most 2. Ja spróbuję raz tu, teraz z tej strony. Bardzo proszę. Ja tylko może dodam, że jeśli ktokolwiek nie wierzy, że Amerykanie są dogadani z Rosjanami, taki mały przykład. Są dwa ogromne projekty gazowe na Morzu Śródziemnym przy brzegu Izraela i Libanu. To są pokłady Lewiatan i Tamary. Właśnie Gazprom podpisał w październiku umowę, jest częścią konsorcjum Gazprom Trading z Genewy, będzie sprzedawał przez 20 lat ten gaz. Następna rzecz, myślę, związana z wojną w Syrii, jest to, że na wzgórzach Golan jest jedno z największych pokładów roponośnych na świecie. To jest supergigantyczne złoża, Dla przykładu światowej klasy złoża są mają grubość około 30 metrów. Tam ponad 300 metrów są. To jest super gigantyczne złoże. I jestem w stanie się założyć, że przyszły traktat pokojowy z Syrią, czy jakieś rozwiązanie tej wojny domowej, będzie zawierał scedowanie wzgórz Golan do Izraela. No, ciekawostka. Tutaj na przykład tutaj spółka, jeśli chodzi o te pokłady gazowe na Morzu Śródziemnym, zresztą na wodach terytorialnych Libanu. Liban chyba 2 tygodnie temu zgłaszał protest w ONZ-cie. Oczywiście zakrzyczany i powiedzieli, że to jest nieprawda i tak dalej. Tam jest spółka Delek, izraelska firma, plus Nobel Energy, jedna z największych firm amerykańskich, plus Gazprom. Dołączył w październiku tego roku. Bardzo dziękuję, bardzo ciekawy klocek do układanki. Widzę, że dzisiaj przemysł wydobywczy rządzi. To ja swoje 3 grosze też partycypuję w tym procesie poszukiwania złóż węglowodorów. Mam bardzo ciekawy temat w tej chwili, a mianowicie Nord Stream. Kolejna nitka, rozgrywana na kilku płaszczyznach. Chciałbym się Pana spytać o Pańskie zapotrzebowanie na ten temat i w kontekście również wycieczki prezydenta Dudy do Chin i budowy nowego szlaku jedwabnego. No cóż, no, ten rurociąg to jest właśnie to, czego by Moskale z Prusakami chcieli. To jest istotnie recydywa paktu Hitler-Stalin, to jest recydywa i realizacja dyrektywy Katarzyny, zwanej na naszą zgubę wielką. Dyrektywa ta była taka, że najlepiej byłoby, gdyby między Petersburgiem a Berlinem nie było żadnej innej stolicy, prawda? No to teraz to nie Petersburg, tylko Moskwa, ale tak oni na nas patrzą. Tak oni na nas patrzą i od strony Moskwy i od strony Berlina. Jaka jest różnica? No, różnica jest taka, że jak sądzę, Moskale rozumieją, że dla nich też nie ma przebacz. Moskale to rozumieją, że ich elita to pojmuje, że nowy, wspaniały świat nie przewiduje istnienia Świętej Rusi. Świętość tej Rusi jest skażona i Polacy słusznie mogą o tej świętości powątpiewać. Polacy ceniący, rozumiejący własną wyjątkowość i pojmujący, co oznacza cywilizacja łacińska i co oznacza zagubienie, zatracenie fundamentów cywilizacji łacińskiej, z jednej strony przez schizmatyków na wschodzie, z drugiej strony przez heretyków na zachodzie. Polacy nigdy nie mogą być bezkrytyczni wobec rosyjskich projektów imperialnych, ale, jeszcze raz to powtórzę, różnica jest taka, że elita rosyjska musi to jasno widzieć, że sojusz będzie tylko mądrością pewnego etapu. To znaczy wymuszenie, wyegzekwowanie lojalności Rosji w wojnie z Chinami, bo to się przecież właśnie rozstrzygało, prawda? To żeby Rosja poszła na trzecią wojnę światową wspólnie z Imperium Amerykańskim, to tylko mądrość etapu. Po rozegraniu tej III wojny światowej przyjdzie czas na następną rewolucję bolszewicką po to, żeby Rosję po raz kolejny przemielić i no cóż, to też jest piękny, wielki kraj, prawda? Bardzo przestronny. Tam jakieś diamentowe góry, prawda? I też rzeki i morza. I wszystko tam jest dla człowieka, chociaż klimat w Polsce przyjemniejszy, bo łagodniejszy, prawda? Więc proszę Państwa, my właściwie o czym tutaj cały czas jest mowa i te przez Państwa dorzucane elementy do układanki, no to wszystko do czego się sprowadza? Sprowadza się to do postulatu do tej konieczności pilnej, palącej wyjścia z geopolityki bezalternatywnej, wyjścia z pułapki dziejowej, w którą Polaków spycha od pokoleń, od stuleci ich własna elita, która przyjmuje bezkrytycznie rolę klientów rozmaitych imperiów. Rzecz w tym, żeby z tej pułapki wyjść, żeby klientelizmu w polskiej polityce nie kontynuować. No i niestety trzeba powiedzieć, że jest to dla nas jeden pies. Wszystko jedno, czy wisimy u klamki moskiewskiej, czy berlińskiej, czy waszyngtońskiej. I to nie może się dobrze skończyć. I dlatego opieranie, oddawanie, wplatanie polskiej racji stanu, przytraczanie tej racji stanu do rydwanu amerykańskiej polityki imperialnej, to jest też droga do zatracenia. To jest proszenie się o nieszczęście. A czy właśnie w Drawsku mają być szyby naftowe, czy rezerwat dla ostatnich polskich Indian, no to właśnie nie wiemy, a przekonamy się w najbliższym czasie i obyśmy zawczasu, przekonawszy się, zdołali uniknąć tych niebezpieczeństw. Daj Boże. Po raz drugi już mam przyjemność zadawać pytanie. Dobrze, że miałem przyjemność w Konstancinie tutaj tam rozmawiać z Panem. I moje pytanie brzmi, jest stosunkowo krótkie i mam nadzieję, że da się na nie znieźle odpowiedzieć. A mianowicie, czy da się, czy powinno i czy może odwołać panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie? Bo to było pytanie tutaj o Chiny przecież. Pytanie o Chiny. Proszę Państwa, no bardzo dobrze, że pojechał Pan Prezydent do Pekinu. Super, brawo. Bardzo bym chciał, żeby była rewizyta. Bardzo chciałbym, żeby z tej rewizyty wynikły jakieś dobre interesy, bo oczywiście Chiny wkładają nogę w drzwi i Chiny są tym graczem, który zmienia wszystko na szachownicy światowej. I w stosunku do tej konstelacji, właśnie tej bezalternatywnej dla nas konstelacji między Niemcami a Rosją z Angolami za plecami Prusaków w XVIII, XIX, XX wieku, z tej pułapki możemy wyjść między innymi dlatego, że Chiny absorbują uwagę naszych dotychczasowych sojuszników i oprawców. Więc dobra nasza. Pytanie tylko, co na to powiedział trzeci sekretarz prasowy ambasady amerykańskiej przy Pięknej i czy bardzo pogroził palcem swoim aliantom warszawskim, prawda? I czy, krótko mówiąc, właśnie okaże się, na jak krótkiej smyczy Amerykanie trzymają nasze zwycięskie elity. Obóz patriotyczny, prawicowy, jak wysokie dostanie, może już dostał od Amerykanów rachunki do zapłacenia za wygraną w wyborach jednych i drugich. To jest pytanie. No i z tego też powodu twórzcie Państwo klucze pobudki. Kościół, szkoła, strzelnica, mennica. Żeby uratować Polskę dla świata, uratujcie najpierw siebie i własne dzieci. Okopcie się we własnej parafii, we własnej gminie, po domach, po zaściankach, po wsiach. Tam się okopcie, bo może przyjść chwila, a może już nadeszła, w której ten rząd, ta władza będzie potrzebować was jako punktu oparcia, żeby samemu nie upaść, żeby samemu znaleźć w sobie odwagę do tego, żeby powiedzieć nie sekretarzowi prasowemu ambasady amerykańskiej, który jest tu odkomenderowany do tego, żeby pokazywać to kijek, to marchewkę swoim warszawskim aliantom. Używam słowa alianci, bo tego słowa używał pan Tomasz Sakiewicz w swoim felietonie sprzed 1,5 roku, kiedy to buńczucznie stwierdzał, że agentura, on właśnie wtedy mówił, alianci Rosji i Niemiec muszą przegrać, bo oni pracują za ciężkie pieniądze, a alianci Stanów Zjednoczonych pracują dla dobra swoich krajów i dlatego dobra nasza, prawda? Przeczytajcie Państwo ten felieton, bo właśnie z obfitości serca usta mówią. To właśnie po prostu litość i trwoga ogarnia, że na dodatek jeszcze amerykańska agentura sama komunikuje, że pracuje za frajer, prawda? No to jest już szczyt nędzy i upadku, bo chciałbym, żeby to było przynajmniej dobrze płatne, żeby to było płatne, mój Boże, no przynajmniej jak za kijkuty, żeby to było opłacane. Więc Chiny, wielkie nadzieje. Oczywiście módlmy się o nawrócenie Chin, prawda? Zaufanie do prezydenta. No wspomniałem tutaj o hanukowych świeczkach no, i wspomniałem, że te świeczki tutaj podtykają panu prezydentowi do zapalenia. Trybaliści, plemienni sataniści, tak, którzy wierzą w to, że zostaliśmy stworzeni przez demony i mam nadzieję, że pan prezydent po prostu trwa w błogiej ignorancji tych faktów. To jest scenariusz optymistyczny. Miejmy nadzieję, że pan prezydent po prostu nie ma zielonego pojęcia o tych sprawach. Gorzej by było, gdyby miał pojęcie, a mimo to wybierał sobie takich przyjaciół. Bardziej nawet od samych świeczek hanukowych zmartwiło mnie to, że znowu usłyszałem z ust pana prezydenta, że ekscelencja Schäwach-Weiß jest najlepszym przyjacielem Polaków, prawda? Wydawało mi się, że tę sprawę mamy już wyjaśnioną z panem Schäwach-Weissem. Ja bym chciał powrócić do to, co usłyszeliśmy w pana ust. I mam takie krótkie pytanie. Czy w ogóle, a jeśli tak, jak wpisuje się data 10 kwietnia 2010, co się usłyszeliśmy? 10 kwietnia 2010 roku to był, na nasze pokolenie to był 1 września. Wojna zaczęła się i skończyła 10 kwietnia 2010 roku. Po prostu stan państwa polskiego jest tak nędzny i tak problematyczne jest istnienie państwa polskiego, że wystarczył jeden samolot, jedna akcja, prawda? I mamy to z głowy. A potem już wewnętrzna agentura, Volksdeutsche, eurokołchoźnicy, ci eurosowieci w Polsce załatwiają sprawę. Łza się wokół kręci, prawda? Jak weszli Niemcy i Sowieci w 1939 roku, to przynajmniej pod własnymi flagami. Na Wawelu powiewała flaga czerwona z Hakenkreuzem. I w tym był, można powiedzieć, wyraz ujmującej dzisiaj szczerości ze strony Hansa Franka. To, że on się nie podawał za polskiego patriotę, że to przynajmniej oni nazywali okupacją, prawda? Dzisiaj problem jest taki, że Józef Goebbels nadaje z Gwiazdy Śmierci i przedstawia się jako... Trzeba powiedzieć, że tego nie było. Tego w dziejach Polski nie było. W XVIII wieku no, ruski ambasador musiał jednak biskupa Kajetana Sołtyka zapakować do karocy i wywieźć do Kaługi razem z innymi. Dzisiaj inni by to za niego załatwili. W XX wieku no jednak właśnie komuniści nie ogłaszali, że niepodległość Polski się już przeżyła. Jednak byli bardzo ostrożni z instalowaniem sowietyzmu na naszym terytorium. Tragedia taka, że to za naszego pokolenia Myśmy sami przegłosowali abdykację z suwerenności. Myśmy sami przegłosowali, że uznajemy podrzędność państwa polskiego względem nowego eurogolema. O co pan zapytał? Wpisuje się data 10 kwietnia. No co? No to był, prawda, taki reset resetu, to znaczy zresetowali Amerykanie swoje relacje z Moskalami, ale Moskale poczuli się oszukani, ponieważ reset, ale Rosjanie dalej, Amerykanie widzieli Rosjan w roli podrzędnego mocarstwa regionalnego. No i wygląda na to, że Moskale postanowili zająć nową, lepszą pozycję negocjacyjną, wykorzystując to, że sytuacja została im podana na tacy przez reset. Ja publicznie to mówiłem szereg razy, mogę powtórzyć, że uważam, że sytuacja z 10 kwietnia 2010 roku nie daje się wyjaśnić w sposób uproszczony jako akcja, która ma jednego inicjatora, jeden ośrodek wykonawczy, jednego zleceniodawcę i tym zleceniodawcą miałby być pan Włodzimierz Putin. Ja sądzę, że owszem, nie dało się tej akcji przeprowadzić w Rosji na gościnnych występach ku ogromnemu zaskoczeniu władz moskiewskich. Nie. Sądzę, że Moskwa musiała partycypować jako gospodarz w tym przedsięwzięciu, ale każdy przecież rozumie, że nie można było tego przedsięwzięcia przeprowadzić z pominięciem Warszawy. Każdy przecież rozumie, że tak poważne przedsięwzięcie musiało być zabezpieczone także i przez aktywa personalne w obrębie kancelarii samego zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I w związku z tym wyjaśnianie tych spraw będzie bardzo trudne. I jeśli ktoś sądzi, a niektórzy się łudzili przez lata, że przyjdzie taki dzień, że Amerykanie wyłożą karty na stół i powiedzą jak było, pokażą zdjęcia, filmy z lądowania na Księżycu, prawda? Nie, to się nie stanie, bo przecież złapał kozak Tatarzyna, Tatarzyn za łeb trzyma. Moskale to parę razy powiedzieli, niedwuznacznie, nie owijając w bawełnę, że przecież różnych ciekawych rzeczy można by się dowiedzieć na temat tego, co rzeczywiście zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 roku. I to mówili funkcjonariusze rosyjscy publicznie, tak troszkę kiwali palcem, troszkę mrugali okiem, prawda? O, ciekawe rzeczy. Przecież oni tak, to była taka konferencja prasowa jakiegoś ruskiego generała, który powiedział, my przecież nie wierzymy w te wszystkie pogłoski, które krążą, prawda, na temat tego, no bo przecież służby amerykańskie musiałyby o czymś takim wiedzieć, a my przecież nie wierzymy, żeby służby amerykańskie nie miały kontroli nad własnym terytorium. Czyli właśnie imperialiści tego świata, łączcie się po naszym trupie. Co nie znaczy, proszę państwa, że sprawa jest przegrana. Wręcz przeciwnie. To była tak wielka operacja, że musiało w niej partycypować tyle różnych stron, tyle instancji podwykonawczych, bo przecież w służbach też się stosuje outsourcing, prawda? Też cywilne służby, firmy ochroniarskie są zatrudniane do wykonywania jakichś robót podrzędnych i w związku z tym jestem święcie o tym przekonany, że nawet na poziomie jakichś tam majorów i podpułkowników leżą po sejfach w bankach szwajcarskich różne tam dokumenty dupokrytki, takie, prawda, takie raporty napisane. Pamiętacie, jak Milczanowskiemu zadzwonił Bolek Wałek po nocy, żeby mu przywieźć dokumenty do Belwederu. Zadzwonił do Milczanowskiego, Milczanowski zadzwonił do Koniecznego, wsiedli w auto i zawieźli. Ale zanim zawieźli, każdy usiadł i napisał dupokrytkę. W dniu tym i tym zadzwonił do mnie ten i poprosił, żebym zrobił to i to. I ja robię to i to, bo jestem jego podwładnym, prawda? I minęło czasu mało wiele i już Cęckiewicz z Gontarczykiem mogli to zamieścić w swojej książce monografii Wałka-Bolka i w związku z tym dowiemy się. Niejednego się dowiemy, dlatego że jak się zacznie ta wojna, to też trup się będzie ścielił gęsto i będą jedni drugim się odwijać, jedni drugich będą próbowali odstrzelić, także na tym poziomie propagandowym. I z tego też powodu w błędzie, sromotnym błędzie są ci, którzy chcą konstruować wytyczne dla polskiej polityki na jakichś pewnikach, prawda? No zobaczcie, 5 lat temu opoką niewzruszoną dla wszystkich tutaj wnuczków z Wehrmachtu była pani Merkelowa. A dzisiaj pani Merkelowa jest na wylocie, ponieważ jej właściciele każą jej robić takie rzeczy, które są kompromitujące dla niej nawet w oczach własnej opinii publicznej, do tego stopnia, że trzeba ją będzie zastąpić kimś innym, prawda? Bo się pani Merkel zużywa w piorunującym tempie i jej resurs polityczny się wyczerpie prawdopodobnie następnej jesieni najdalej. Czyli jeśli ktoś opierał swoją karierę na tym, że pani Merkel dzwoni z Berlina i w związku z tym tego się trzymajmy, to się też przeliczył. Ja czekam na to, że przede wszystkim, jak my to przeżyjemy, to jednak jakąś Norymbergę tutaj zrobimy, prawda? Zrobimy Norymbergę. I oni nie będą mieli ani w części tego charakteru, który przejawiali mimo wszystko podsądni z Norymbergi, i oni będą tutaj, ci wszyscy arabscy, kopacz na metr w głąb i inni, oni będą na ławie oskarżonych, będą smarkać i nawzajem się palcem pokazywać, będą ze łzami w oczach, będą się kapować nawzajem, prawda? I chodzi tylko o to, proszę Państwa, żeby był taki sąd, przed którym ich będzie można postawić, żeby byli tacy śledczy, którzy się tym zajmą. O to chodzi. Więc tak praktycznie rzecz ujmując właśnie, nie mogą nam kandydaci na tych śledczych i sędziów poginąć w najbliższym sezonie w charakterze Orląt Lwowskich pod jakimś przemyślem, gdzie nas wyślą poklepując po ramieniu nasi sojusznicy amerykańscy, prawda? Na przykład. Do tego nie możemy dopuścić, bo dziś z kadrami jest nietęgo. Dzisiaj po raz 5 wracam do tego samego przykładu. Nasz minister obrony narodowej ma taki problem kadrowy, że najwyraźniej nie może być pewien 5 żandarmów wojskowych, że jak ich tam wyśle, to zdejmą tego całego duszę z tego jego stołka, prawda? I odwiozą na najbliższy poligon, żeby tam sobie czekał na rozkaz o przeniesieniu do rezerwy kadrowej. Nie może pan minister być pewien żandarmów, 5, więc musi wysyłać swoich najbardziej zaufanych, bardzo wysokich rangą przedstawicieli. To świadczy o tym, że państwo polskie, jeśli nawet gdzieś istnieje, właśnie wyspowo, tak, są enklawy państwowości polskiej tu i ówdzie, to jest bardzo problematyczne istnienie. Państwo polskie jest w kłopocie i dlatego Kościół, szkoła, strzelnica, mennica. Zadbajcie Państwo o to, żeby państwo polskie było naokoło państwa. W waszym bezpośrednim otoczeniu, żeby było państwo polskie. Z tego też powodu najpilniejszą sprawą dla bezpieczeństwa państwa, dla suwerenności państwowej, dla możliwości realizowania aspiracji do niepodległości, najpilniejszą sprawą jest sprawa dostępu do broni palnej w Polsce. I nie załatwia sprawy reglamentacja na nowym poziomie, nie załatwia sprawy odebranie tego niebieskim, a przekazanie zielonym, bo sami zieloni są problematyczni. Sami zieloni są problematyczni i dlatego, kiedy dzisiaj żoliborscy socjaliści z obozu patriotycznego mówią, że nie wolno Polakom oddawać tutaj prawa do posiadania broni, bo będzie u nas, prawda, właściwie nie wiadomo, co miałoby się zdarzyć takiego strasznego, prawda? W Rosji pan Putin radykalnie ułatwił dostęp do broni palnej i jakoś się Moskale nie wystrzelali w ciągu ostatnich tygodni. W Polsce tymczasem wiecie Państwo, że dane sprzed paru lat wskazywały, że na 100 Polaków mamy 1,5 sztuki broni palnej. Gdy tymczasem na Białorusi 7-8, w Czechosłowacji kilkanaście, w Niemczech 30 parę sztuk broni palnej na 100 Niemców, a u nas słownie sztuk 1,5. No to nawet jeśli w ostatnich latach to się podniosło, poprawiło, nawet jeśli Polacy nie w siemię wisi kupują sobie, dajmy na to, repliki broni zabytkowej, co i Państwu polecam, kupcie sobie Państwo pod choinkę Colta model 1861. Kupcie sobie pod choinkę, nie musicie się nawet legitymować w sklepie. Kupujecie replika broni zabytkowej, taki model, jakiego u nas za powstania styczniowego się używało, prawda? I to wprawdzie dymi, bo to jest czarny proch, ale dziurę w drzwiach robi naprawdę porządną, więc... Kupcie Państwo... Żona mężowi, mąż żonie pod choinkę. Kupcie, bo najlepiej po parze, prawda? Żeby było na gospodarstwo domowe, prawda? Młynek do mielenia kawy, szokowirówka i 2 Colty model 1861. Doskonale. Niekiedy słyszę o tym żydowskim zarządzie powierniczym i żeby zbytnio nie abstrahować od rzeczywistości, a za bardzo nie wiem tutaj, jak to jest z konkretami i jak to ma się do, odwołuje się Pan do Rzeczpospolitej pierwszej, do Rzeczpospolitej obojga narodów, która miała charakter wieloetniczny. I stosowanie takich kategorii etnicznych. Ja się nie mogę rozpracować. No. W pierwszej chwili to brzmi prowokacyjnie i ciekawie, ale jak jakoś dłużej, no za bardzo nie wiem, jak to się ma do właśnie tak pierwszej Rzeczpospolitej, do chrześcijańskiego personalizmu. Czy mógłby Pan wyjaśnić? Ależ oczywiście. Uwielbiam to wyjaśniać, proszę Pana. Bardzo dziękuję za to pytanie. Z wielką powagą to wyjaśniam. Proszę Pana, rzecz w tym, że to między nami, naiwnymi Polakami, katolikami, tak jak nas Kościół, Matka Nasza uczy, nie masz Greka ani Żydowina, ani poganina, tylko wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, prawda? I my naiwni tak myślimy, bo tak nas Kościół nauczył. I dopiero na starość orientujemy się, że może my, owszem, tak myślimy, ale tu przyjechało w gości kilku gości, którzy uważają, że jesteśmy stworzeni przez demony. Tak? I w związku z tym my sobie możemy mierzyć wszystko naszymi kategoriami i nie powinniśmy nigdy rozstawać się z kategorią naszego bliźniego. Nigdy nie powinniśmy dać się zepchnąć w regres do myślenia kategoriami plemiennymi, rasistowskimi, ale musimy mieć świadomość, że mamy do czynienia z ludożercami, proszę Pana. I teraz jest rzeczą nierozważną umawiać się z ludożercą na lunch wspólnie, prawda? Pojedyncza osoba, no to... Proszę Pana. Ktoś może mieć pochodzenie żydowskie, a nie być rasistą. No ale to właśnie o to się módlmy, tak? Do tego wezwałem Państwa, żebyście się modlili za tych biednych nieszczęśników, których w ciemnocie przez pokolenia, przez już tysiące lat utrzymują ich elity przywódcze. Módlmy się za nich, ale odrabiajmy lekcje. Ja pozwolę sobie, bo wie Pan, rzeczywiście rozumiem, że dla wychowanego w tej bezkrytycznej, bezgranicznie naiwnej narracji inteligenckiej, że te rzeczy mogą być zaskakujące. I nie jestem dzisiaj w stanie, nie przetrzymując tutaj Państwa do wczesnych godzin rannych, nie jestem w stanie tego wszystkiego wywieźć, ale powiem tak. Wizja judaizmu, jaka utrzymuje się wśród polskich inteligentów, jest wizją nieopartą na faktach. Należy odrobić lekcję. Polecam lekturę ze świeżych, nieżydożerczych książek. Polecam lekturę książek autorów żydowskich i badaczy poprawnych politycznie. Wymienię kilka tytułów. Polecam lekturę wiekopomnej pracy pana profesora Jana Iluka z Uniwersytetu Gdańskiego, który podał do druku kilka lat temu żydowskie okołotalmudyczne teksty pod tytułem Toledot Jeszu, czyli czyny Jezusa. To jest literatura, którą Żydzi karmili swoje dzieci od czasów współczesnych apostołom faryzeuszy aż do XX wieku. Pan profesor Iluk to zbadał, spisał i wiecie Państwo, powiedziałem, że to jest wiekopomna publikacja, bo nie było do tej pory takiej publikacji. Nikt do tej pory nie wydał tych tekstów w języku polskim, in extenso, nie zebrał ich w taki tom. To polecam. To daje wiele do myślenia. Polecam książkę Izraela Juwala pod tytułem Dwa narody w jednym łonie, Two Nations in Your Womb, o średniowiecznym judaizmie talmudycznym i o jego kształtowaniu się w zwarciu z chrześcijaństwem, o judaizmie jako o odpowiedzi na chrześcijaństwo, jako o walce z chrześcijaństwem. Otóż dlaczego to jest bardzo ważne, żeby te rzeczy pojmować? Ponieważ jedno z podstawowych kłamstw współczesności to jest kłamstwo utożsamienia judaizmu współczesnego z judaizmem czasów Chrystusa. Mówiąc innymi słowy, Państwu się wmawia i hołdują temu wmówieniu, ulegają bardzo mądrzy ludzie skądinąd, mili, nawet i pasterze, i arcypasterze Kościoła katolickiego, że mianowicie judaizm jest to ta sama religia, w której wychowany został przez swoich najświętszych rodziców Pan Jezus. Że judaizm współczesny, czyli ci goście, którzy tam z panem prezydentem Dudą zapalają świeczki, że to są ludzie, którzy wierzą w to samo i tak samo, jak tego uczyli Pana Jezusa Matka Najświętsza ze świętym Józefem. Prawda? Otóż to jest kłamstwo. To nie jest fakt historyczny. Tak? I otóż książki takie, jeszcze raz powtórzę, to nie są żadne żydożercze, antysemickie agitki, tylko to są prace badaczy, profesorów. Wie Pan, tam jest dużo przypisów. Te książki są na tyle, na ile jestem w stanie to rozeznać. Po prostu mucha nie siada, jeśli idzie o aparaturę badawczą. Takie prace jak książki profesora Jana Iluka czy Izraela Juwala, czy wreszcie, to kolejna pozycja, którą polecam, Ariela Toafa, Bloody Passover, czyli Krwawa Paska, nie bloody, blood Passover, czyli książka opublikowana 7 lat temu po raz pierwszy w języku włoskim, która zainicjowała, publikacja tej książki zainicjowała międzynarodową aferę. Autor, żydowski profesor, został potępiony przez amerykańską Ligę Przeciwko Zniesławieniu. Jego ojciec, rabin rzymski, wyparł się własnego syna. Syn złożył samokrytykę i wycofał książkę z obiegu księgarskiego. Następnie przygotował nowe wydanie poprawione. To bardzo ważna książka. To jest książka, która oparta jest przede wszystkim na materiale procesu trydenckiego z 1475 roku. Procesu ni mniej, ni więcej o mord rytualny. Otóż pan Ariel Toav, żydowski badacz, tę książkę, muszę powiedzieć, czyta się tak jak książkę sensacyjną, prawda? To jest praca naukowa z wielką, rozbudowaną aparaturą naukową. Znowu, na ile jako patentowany historyk literatury i jestem w stanie to ocenić, naprawdę nieskazitelna, jeśli idzie o warsztat naukowy praca. I pan profesor Toav konfrontuje te zachowane wyjątkowo obszernie akta procesu trydenckiego z dokumentacją wielu innych procesów o mord rytualny, no i w ogóle porównuje to z literaturą dotyczącą epoki. I to znowu jest książka, która uświadamia, że na przykład proces gettoizacji w dziejach Żydów w średniowiecznej Europie nie jest konsekwencją rzekomo immanentnie chrześcijańskiego, genetycznie wrodzonego, wyssanego z mlekiem matki antysemityzmu, tylko jest konsekwencją zachowywania przez Żydów ich zasad religijnych. A że niektórzy, hołdując tym zasadom, doprowadzili swoją pogardę i nienawiść do chrześcijaństwa, aż do wynaturzeń o charakterze przestępczym i zbrodniczym, to właśnie jest fakt. Nad tym płakać powinniśmy, serio. Nad tym płakać powinniśmy, bo to jeży włos na głowie. To są, proszę Państwa, to Hannibal Lecter to jest bajka dla grzecznych dzieci, naprawdę. Jeszcze raz powtórzę, krwawa pascha. Otóż żyjemy w świecie, w którym te fakty nie istnieją, choć istnieją książki. To elita przywódcza, elita intelektualna nie tylko nie czuje się w obowiązku tych książek znać, rozumieć, ale wręcz przeciwnie, nawet jeśli je pozna, to czuje się w obowiązku wypierać głęboko w podświadomość te fakty i ich implikacje. I w związku z tym w centrum Warszawy ma pan taki wielki bunkier zbudowany za pana własne pieniądze, Ośrodek Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich, i tam jest opowiedziana taka sentymentalna, sielankowa na poły, idylliczna historia o tym, jak to właśnie Żydzi wędrujący po świecie osiedlili się tutaj w tym lesie pustym, prawda? To jest charakterystyczne, ta ekspozycja się zaczyna od tego zielonego, pustego lasu, w którym tam tylko sarenki, wie pan, kumkają i wiewióreczki, i nikt tam nie mieszka, tylko to jest pusta ziemia niczyja. 1000 lat temu. Nikt tu nie mieszka i to jest właśnie ta nowa ziemia obiecana. Notabene, bardzo ciekawe w tym muzeum, to też jest ciekawe, wie pan, tak jak warto czytać stalinowskie książki, bo tam często też z obfitości serca usta mówią, tak samo warto zwiedzić Muzeum Historii Żydów Polskich, bo tam pewne rzeczy są jednak kawa na ławę wyłożone. Otóż okazuje się, że ich literatura z tamtej epoki opisuje ziemię polskie jako nowy Kanaan, tak? No, proszę, polecam Państwa uwadze los, jaki przypadł ludom Kanaanu, prawda? No, No to jest właśnie spojrzenie na świat, spojrzenie kolonisty, plemiennego, białego sahiba, który ma w głębokiej pogardzie te zwierzęta, tych podludzi, Untermenschen, prawda, którzy tutaj zawadzają. Nie sposób dzisiaj mówić o tych sprawach, nie cofając się do średniowiecza i do Toledot Jeszu, czyli do tradycji faryzejskiej, z którą właśnie w zwarciu jest pierwsze pokolenie chrześcijan, prawda? I sam Zbawiciel jest przecież wykłada nam swoją naukę, biorąc za punkt odniesienia faryzeizm. Powiedziałem o kategorii naszego bliźniego. Są dwa fundamenty naszej cywilizacji, cywilizacji łacińskiej. Te fundamenty fundamentów, to jest ta podstawa, to jest właśnie kategoria naszego bliźniego, wyjaśniona przez Zbawiciela w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Dlaczego on to musi wyjaśniać? No to jest tak jak z dogmatami w Kościele katolickim. Dogmat to jest coś, co trzeba powiedzieć głośno wtedy, kiedy zbyt głośne stają się wyrazy powątpiewania o jakiejś prawdzie oczywistej i uznanej, prawda? Więc przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, czyli każdy nasz bliźni jest takim samym stworzeniem Bożym, przez tego samego Pana Boga, nie przez żadne demony, tak? Tylko przez tego samego Pana Boga stworzony. A drugi fundament naszej cywilizacji, rozdział władzy świeckiej i duchownej, czyli znowu rozdział, wynalazek cywilizacyjny uczyniony przez samego Zbawiciela w zdaniu, w dyrektywie oddajcie cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie. Otóż warto to wiedzieć, a nie mają tej świadomości nawet katolicy, nawet Polacy, że jest to skarb zatracony przez innych odszczepieńców, tak, odpadłych od jedności z Rzymem, schizmatyków i heretyków, bo gdzie car staje się głową kościoła, albo gdzie Henryk VIII tworzy swój własny kościół, no to tam żaden już biskup Stanisław nie podskoczy królowi Bolesławowi. A zatem Kościół już nie ma tej siły, żeby się ująć za nami, żeby się ująć. No i otóż religia Żydów, talmudystów, kabalistów oraz tych zeświadczałych Żydów, którzy wyznają świecką religię Holokaustu i już może dawno nie byli w synagodze, a może nigdy. I Talmudu czytali mniej ode mnie, prawda? Ale, bo tak często bywa, oni się wypowiadają na te tematy samemu, będąc często ignorantami w tych sprawach. Samemu właśnie, jeśli od pokoleń się ich wychowuje w tej ciemnocie, no to właśnie mamy kolejne pokolenia młodzieży, która nic nie wie. Tyle wie o świecie, ile agenci Mossadu na seansie nienawiści przeciw Polakom, prawda, na wycieczce do Oświęcimia wytłumaczyli. Tyle oni o tym wiedzą. No, ma Pan do czynienia z ludźmi, którzy nie hołdują owemu cywilizacyjnie fundamentalnemu rozdziałowi władzy świeckiej i duchownej. Gdyż nawet jeśli nie ma Pan do czynienia z ludźmi, którzy by uznawali władzę, dajmy na to, rabinów do decydowania o prawach obywatelskich, o tym, czy komu wolno zostać obywatelem państwa położonego w Palestynie, prawda? Pan wie, że to jest państwo religijne, prawda? Że to jest państwo wyznaniowe w istocie, ponieważ władza duchowna wyrokuje tam o kwestiach, które my zaliczamy do sfery cywilnoprawnej albo też do sfery higieny codziennej. W tym świecie sankcja polityczna bywała używana do egzekwowania dyrektyw religijnych, czyli, prawda, kto nie jest prawowierny, ten będzie wykluczony ze społeczności, będzie wygnany, a i z drugiej strony sankcja religijna była używana do egzekwowania poleceń właśnie o charakterze politycznym, higieniczno-socjalnym I to jest świat, w którym znalezienie się grozi Panu tym, że właśnie bez własnej, jakby przy pełnej naiwnej dezorientacji wyląduje Pan w charakterze podczłowieka w jakimś rezerwacie za jakimś wysokim murem. I to jest problem. Z całą sympatią, z całym właśnie chrześcijańskim współczuciem dla ludzi utrzymywanych w dzikości cywilizacyjnej, z całą sympatią do nich, ja po prostu lękałbym się i obawiałbym się, czy to bliskiego sąsiedztwa, czy też, dajmy na to, pozostawania w tych samych okopach na wojnie z globalnym zagrożeniem terrorystycznym. Nie wiem, czy coś jeszcze mogę wyjaśnić. Jednak. Chodzi mi o to, że stosowanie takiej kategorii etycznej jest, no, sugeruje pewien determinizm. Możemy jeszcze następne pytania? Następne pytania. A determinizm. Jeżeli tak się patrzy pod kątem kulturowym, etycznym, no to tutaj Tusk czy były prezydent Komorowski nie są z pochodzenia Żydami. A czy można powiedzieć, że... Proszę pana, kultura, cywilizacja żydowska przyswoiła sobie i utrwaliła wielowiekową praktykę i kategorię tak zwanego szabes goja. To znaczy nie Żyda, którego używamy do domowych posług, których my sami, żeby nie strefić się w szabas, wykonać nie możemy. Prawda? Nie wolno nam, dajmy na to, zapalić w piecu, żebyśmy się nie strefili, żebyśmy nie przekroczyli prawa. W związku z tym jest tam taka gojka z sąsiedztwa, która wstanie rano i w piecu nam napali. I to palenie w piecu, no to jest, wie pan, to jest taki przykład, ale możliwe są też duże rzeczy. I wśród tych większych rzeczy, dajmy na to, no, pakuje się polski rząd warszawski w 2011 roku, leci do Izraela i podpisuje różne umowy w Izraelu. Na przykład umowy dotyczące, proszę pana, wspólnej troski o środowisko naturalne. Izrael leży, proszę pana, kawałek dalej na mapie. Co to jest za pomysł, że my wspólnie z mieszkającymi tam ludźmi i politykami mamy zabiegać na przykład o dostępność wody pitnej w naszym kraju? Ja wspomniałem o tej wodzie pitnej. Państwo zainteresujcie się kwestią wody pitnej i w programie Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica zadbajcie o to, żeby wasza parafia miała przynajmniej jedno niezależne ujęcie wody pitnej. Jedną studzienkę głębinową, żebyście mieli. Na warszawskich podwórkach na szczęście są takie pompy jeszcze, więc w razie Niemców albo innych gości nieproszonych dacie sobie radę w śródmieściu. Ale na przykład na takim Wilanowie-Lemingowie to nie ma. I jak się okaże... Różne rzeczy mogą się okazać. Może się okazać, że z kranu albo nic nie kapie, albo też, że płynie coś, ale na przykład jest bardzo niezdrowe. Takie rzeczy mogą się okazać, wie pan, dlatego że licho nie śpi, złych ludzi nie brakuje, a tu ma pan do czynienia z ludźmi, którzy traktują pana nie jako człowieka, tylko traktują pana jako zawali drogę, jako część świata przyrody ożywionej, tak? Do czasu ożywionej. I proszę pana, ja przepraszam, ale to jest wątek ważny, osobiste wyznanie, moje osobiste wyznanie. Niczego z tego, o czym tutaj państwu mówię, ja nie wyssałem z mlekiem matki. O tych rzeczach nie opowiedział mi nikt przy rodzinnym stole. Właśnie dlatego, że pochodzę z rodziny nieodrodnie naiwnych, aż właśnie do braku instynktu samozachowawczego, polskich inteligentów, tak? I w związku z tym jako niegodny, ale jednak jakoś na poziomie podstawowym wyedukowany katolik, naprawdę wychowałem się w środowisku, w którym zasada nie masz Greka, ani Rzymianina, ani Żyda, ani poganina, ta zasada była kultywowana. To znaczy właśnie nawet nikt jej nie artykułował, tylko to było nasze życie, bezkrytycznych polskich inteligentów, naiwnych do bólu. I otóż ja się tych rzeczy na starość uczę, ja się tych rzeczy doczytuję. Niech nikt nie myśli, że tutaj ze mnie się wylewają jakieś pokłady resentymentu. Nie ma we mnie żadnego resentymentu i za grosz. Ja tylko właśnie niestety zbyt późno zorientowałem się, że niezależnie od tego, co ja sobie myślę o świecie, to inni myślą sobie swoje. I okazuje się, że w tym, co oni sobie myślą, nie ma miejsca dla mnie. Tak? Nie ma miejsca dla... No tak, proszę pana. Jeśli mogę, to też tak od siebie. Jakiś czas temu na Facebooku broniłem pana, bo ktoś tak jakby z jakimś rasizmem. Ja to pisałem, jak najciekawsza postać ostatnich wyborów prezydenckich w ogóle. Ktoś, kto się odnosi do pierwszej Rzeczpospolitej, która miała charakter wieloetniczny. Nie, proszę pana, to pomyłka. Ja byłem za jakimiś... nie, proszę pana. Etnicznymi. To było coś takiego. I potem, podczas jeszcze wcześniej, tam, parę lat temu, podczas jednej z podróży poznałem twoje Żydów. Znaczy niezależnie od siebie. I potem widziałem, że jeden polubił to, co zamieściłem, konkretnie odnośnie propagandy, która jest w Polsce i że to, co się dzieje za granicą teraz, ma to samo źródło i podobną wartość. Po prostu, że nie należy się przejmować tym, co piszą o Polsce, czy jakie tam rzeczy robią. I on to polubił. Przypuszczam, że sobie przetłumaczył to, co pisałem. A koleżanka ta, widziałem, że zalajkowała jakąś treść dotyczącą historii takiej, że jakaś kobieta, chyba pochodząca, właśnie nie była Żydówką, a w Izraelu jest ta kwestia, że pochodzenie od maski, że żydostwo w ten sposób się określa. I ona polubiła... Ale widzieliśmy tutaj naprawdę, to jest temat, który jest nas... Proszę pana, co do... przyznać obywatelstwo Izraela. Proszę pana, co do wielonarodowości, mniemanej wielonarodowości I Rzeczypospolitej. No to zwolna, tak, wielonarodowość w tym sensie, że tam, gdzie obowiązują cywilizowane reguły gry, tam wolność Tomku w swoim domku i każdy, kto uczciwie pracuje, ten może się spodziewać, że będzie chroniony przez to samo prawo. To jedna rzecz, ale wielonarodowość, ale wie pan, nie posunięta tak daleko, żebyśmy Tatarów witali z otwartymi ramionami, prawda? Więc... Okej, jedziemy dalej. Dziękujemy. Nawiązując do poprzedniego wątku, było pytanie o pana prezydenta Dudę i o jakie jest powiązanie tego, co pan mówił wcześniej, w 2010 roku, 10 kwietnia. To chciałem tylko państwu zwrócić uwagę na ten fakt, że klucze do kancelarii prezydenta Kaczyńskiego 10 kwietnia rano marszałkowi Sejmu Komorowskiemu przekazał szef kancelarii Sejmu marszałka prezydenta Kaczyńskiego, niejaki Andrzej Duda. No tak, no więc właśnie tym bardziej módlmy się za pana prezydenta i tam bardziej sami stwarzajmy punkt odniesienia taki, żeby w innym krytycznym momencie pan prezydent czuł się na siłach oprzeć dyktatowi chwili. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pozwoli pan, że się przedstawię. Nazywam się Filip Kostrzena, jestem absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, studiowałem ochronę środowiska. Proszę pana, co do kryzysu i prosimy o pytanie. Okej? Okay? Nie ma wykładu. Wykład ma pan Grzegorz, dobra? Słuchamy pytania. Czy pan coś mówi, taki filantrop i mason George Soros, który kieruje Instytutem Społeczeństwa Otwartego? Dziękuję bardzo. Tak, no proszę pana, to jest jeden z niewątpliwie współtwórców aktualnego porządku, który na naszych ziemiach panuje. To jest bowiem człowiek, który ułożył pieniądze na działalność czołowych ośrodków propagandy antypolskiej i antykatolickiej, prawda? To jest człowiek, który doszedłszy do pieniędzy, wykorzystuje je właśnie w taki sposób, żeby szerzyć rewolucję światową, dzisiaj już nie przebraną w te same barwy, co tam Lenin z Trockim, ale rewolucję światową, która właśnie toczy się jak walec, na przykład pod hasłem obrony demokracji, prawda? Tolerancji i temu podobnych. Pan Soros, jak słyszałem, może ktoś to potwierdzi, bo słyszałem, nie mam w ręku publikacji i dokumentów, podobno znowu dokonał jakichś inwestycji na naszym terytorium, podobno jakieś biuro zostało ostatnio otwarte w Warszawie. Czy to prawda? Czy to prawda? Podobno, tak. No cała ta tak zwana fundacja Batorego, proszę pana, to przecież są właśnie pieniądze z tej kieszeni. No, tak, no więc strzeż nas Boże, prawda, przed takimi demokratami. A strzeż nas Boże i państwo polskie, szczerze mówiąc, powinno wyciągać konsekwencje z tej historii, jeszcze nie wygasłej. Bądź co bądź właśnie z Moskwy pan Soros musiał uchodzić, to znaczy wycofać stamtąd swoje interesy, ponieważ Moskale nie pozwalają na to, żeby antyrosyjska propaganda była bezkarnie prowadzona z centrów propagandowych położonych na ich terytorium. Do Kijowa. Co za tym idzie również w kwestii, prawda, przemilczenia mordów na Wołyniu. No widzi pan, znowu, po prostu aż ręce opadają, prawda? Ręce opadają. Zawiózł pieniądze nasze i pokłonił się znowu temu bożkowi świętego spokoju i nie nazwał niczego po imieniu i nie wspomniał o rzezi, o czystce etnicznej, której ofiarami padło tylu Polaków. No to jest coś po prostu już nawet nie tylko smutnego, ale właściwie groteskowego w swojej mechanicznej powtarzalności, prawda? Jedzie kolejny i jeszcze, mój Boże, jeszcze kiedy oni tam jeździli, kiedy istniało państwo ukraińskie, kiedy administracja kijowska kogoś reprezentowała, to znaczy reprezentowała jakąś siłę, jakiś potencjał. Dzisiaj jest zupełnie oczywiste, że administracja kijowska jest cała w kieszeni amerykańskiej i w związku z tym dosypywanie do tej kieszeni jeszcze paru miliardów polskich złotych to naprawdę coś dla mnie kompletnie niezrozumiałego. Proszę państwa, gdyby to była polityka na wschodzie prowadzona wielowątkowo, to znaczy, gdybyśmy jednocześnie gościli w Warszawie pana prezydenta Łukaszenkę na czerwonym chodniku witanego przez głowę polskiego państwa i gdyby następnego dnia ten sam prezydent jechał do Kijowa i się miział tam z rezunami, to ja bym przynajmniej rozumiał, że to jest jakaś polityka. Ja bym mógł tego nadal nie pochwalać, ale rozumiałbym, że to jest gra o jakąś poważną stawkę. Nie mając dostępu do informacji zakulisowej, mógłbym przynajmniej mówić sobie, nie mam wszystkich danych, nie wiem. Ale tu widzę, że jest martwa cisza na kierunku białoruskim, że na kierunku litewskim pan minister Waszczykowski mówi, że właśnie dalej będziemy grzecznie i nieultymatywnie, broń Boże, będziemy grzecznie prosić Litwinów, żeby nie robili nam tej krzywdy, którą nam robią przez ostatnie dekady. To powiedział pan minister Waszczykowski, powiedział to wyraźnie, że nie będzie wobec Litwy żadnych zdecydowanych oczekiwań w tej sprawie. No to skoro my to z góry zapowiadamy, że żadnych takich oczekiwań nie wyartykułujemy zdecydowanym tonem, no to po co Litwini w ogóle mają zwracać uwagę na to, co pan Waszczykowski mówi? To po co pan Waszczykowski siedzi w MSZ-cie? To już, prawda, niech lepiej zostanie w domu. To jest polityka klientelizmu. Widać, że na kierunku ukraińskim mamy dalej odgrywać rolę jakiejś postaci w tym teatrzyku cieni, natomiast mamy dalej nie robić realnej polskiej polityki na wschodzie. I jest to bardzo smutny prognostyk, dlatego że braku kontaktu z Mińskiem przez Pekin nie zrekompensujemy. Nie zastąpimy bypassem chińskim izolacji na kierunku białoruskim. I to jest fatalne. I teraz kto tę politykę projektuje? No projektuje ją pan Pipes, profesor już bardzo wiekowy, ekspert administracji Reagana, Żyd rodem z Polski, specjalista historii Rosji i on udzielił jesienią tego roku wstrząsającego zupełnie w swojej otwartości wywiadu polskiej prasie. On powiedział z taką właściwie nieskrywaną niecierpliwością, powiedział, lepiej żebyście w ogóle żadnej polityki wschodniej nie prowadzili. Zostawcie to nam, starszym i mądrzejszym. Ja parafrazuję, ale taki był sens tej wypowiedzi, prawda? Pan Pipes w charakterze właśnie kolejnego takiego stroiciela fortepianów amerykańskiego. No, to jeśli Warszawa zamierza realizować wytyczne pana Pipesa, to niestety jest to zamykanie perspektyw, jest to niewykorzystywanie tej szansy, która jest. Bo powtórzę, że szansa jest. Szansa jest. Właśnie imperialiści tego świata szykują się na wielką trzecią wojnę światową między sobą i w związku z tym paradoksalnie polityka polska mogłaby bardzo wiele osiągać właśnie w tym momencie, kiedy wszyscy nas potrzebują, wszyscy się o nas powinni licytować, powinni podbijać stawkę swoich propozycji w górę. To jest czas na otwarcie nowe w polskiej polityce właściwie na wszystkich kierunkach, a my upieramy się nie otwierać, tylko zamykać. No i niestety wizyta w Kijowie była tego bardzo dobitnym, złym prognostykiem. Dzień dobry, Karol Roczek, Stowarzyszenie Liberii. Chciałem spytać o wpływ. Jak pan uważa, że powinno się wspierać powstanie niepodległego państwa bałtyckiego, w szczególności, że Polska powinna się angażować jakoś w to? Proszę pana, ja wiem, że myśmy się już zaangażowali, to znaczy myśmy utworzyli tam placówkę, nasza bezpieka tam już jeździła parę lat temu w północnym Iraku, właśnie w tym przyszłym Kurdystanie. Nie pamiętam jak się to miasto nazywa, w którym nasza placówka dyplomatyczna powstała, więc to jest angaż. Pytanie, czy Polska jest krajem tak bezpiecznym, żeby się angażować w wywracanie geopolitycznych układanek w innych częściach świata. Bo wspieranie projektów w rodzaju powstawania innych państw w innych rejonach może nam się odbić taką czkawką, że nie wiadomo, co tam osiągniemy, natomiast będzie to wykorzystane przeciwko nam jako argument. Dajmy na to tak samo jak uznanie suwerenności Kosowa przez Warszawę. My za chwilę o tym Kosowie usłyszymy. Jak właśnie pan prezydent Dudkiewicz będzie prosił o pomoc bratnią Saksonię, to wtedy my usłyszymy o Kosowie. Zobaczcie, jak został wyciszony Raś. Aktualna mądrość etapu wymagała wyciszenia rasiu. I nie słyszycie o tym, prawda? To jest, nie miejmy wątpliwości, tylko mądrość danego etapu. I z kolei jak Berlin uzna za stosowne, jak się dajmy na to, władza warszawska, jeśli będzie zaabsorbowana którymś z tych problemów albo wszystkimi naraz, tymi, które tutaj wymieniłem, to i o rasiu usłyszymy. I w tej sytuacji wspieranie jakichkolwiek separatyzmów zdaje mi się pomysłem problematycznym. Oczywiście mówimy Kurdowie. O czym my mówimy? Którzy to są Kurdowie? Czy to są ci Kurdowie z tej czerwonej partii komunistycznej, którzy tam, zdaje się, wiele mają do powiedzenia? Czy to są ci dobrzy chrześcijanie, prawda? Nie wiemy tego, więc trochę tak jak do Kijowa. Komu zawiózł te 4 miliardy? Nie wiem, komu je zawiózł, kto je dostanie. Do kogo one popłyną? Chciałbym więcej wiedzieć na ten temat. Marzę oczywiście o tym, żeby Polska wróciła do formy dziejowej na tyle, żeby prowadzić politykę dalekosiężną i żebyśmy tak jak w XVIII, XIX i XX wieku to my byliśmy elementem wielkiej gry imperiów, no to cóż, chciałbym, żeby się losy świata odwróciły i mam nadzieję, że przyszli mężowie stanu wielkiej Polski katolickiej nie będą tak perfidni jak ci goście z Londynu, Moskwy, czy Berlina, czy Waszyngtonu, którzy nami tutaj zamiatali w ostatnich stuleciach i dzisiaj ten sam styl kontynuują. Panie Grzegorzu, chciałbym zadać pytanie i jednocześnie prosić o radę. Otóż na fali ostatnich dni, tygodni tej walki o demokrację. Jest w tej całej grupie część ludzi, którzy faktycznie wierzą w zagrożenie demokracji. Faktycznie mają wartości, które chcą walczyć, ale jednocześnie nie da się z nimi dyskutować, ponieważ argumenty przeciw ludziom, którzy stoją choćby na czele wszystkich organizacji prodemokratycznych obecnej opozycji, argumenty, które są przeciw tym ludziom, w ogóle osób nie trafiają. Są to ludzie często zapatrzeni w mediach, jak Gazeta Wyborcza czy Telewizja Polska. I mam tutaj pytanie, jednocześnie prośbę, jak z takimi ludźmi dyskutować, do których argumenty nie trafiają? Proszę Pana, niech Pan sobie da spokój. Niech Pan sobie da spokój, szkoda Pana czasu. Niech pan co pan, albo pan ma do czynienia z Volksdeutschami, którzy właśnie się zapisali do Komitetu Obrony Dochodu, donosicieli i własnego siedzenia, prawda? Komitet Obrony, tak, dotacji. I wtedy żadne argumenty do nich nie przemawiają. Albo ma pan do czynienia z ludźmi do tego stopnia nieogarniętymi, że nawet przy tych wszystkich znakach na niebie i ziemi w ostatnich latach, od 10 kwietnia 2010 roku poczynając, jeszcze nie zdołali zrozumieć, na jakim świecie żyją i co w trawie piszczy. I w związku z tym całą tę energię, którą chciałby pan zainwestować w nawracanie grzecznych czytelników Gazety Wyborczej, niech pan zainwestuje w tworzenie klucza pobudki, niech pan zadba o własne otoczenie, Volksdeutsche, niech pan się rozstanie w ogóle z takim mitem jedności. To jest fetysz, to jest fałszywa utopia, to się nigdy nie spełni, niczego takiego nie będzie. Nie będzie jedności i nie sami Polacy zamieszkują polskie terytorium. Polacy są tu w mniejszości. Większość mieszkańców tego terytorium to są nieogarnięci, w najlepszym wypadku naiwni, bezwyznaniowi, wynarodowieni tubylcy, tak? Eurokołchoźnicy z przypadku. Mieszkają tutaj, taka władza jest, no to wobec tej władzy są lojalni. I proszę nie traktować tego jako jakiegoś problemu, od którego rozwiązania miałby pan cokolwiek uzależniać, bo tak jest zawsze. Tak jest zawsze, że elity stanowią mniejszość. Rzecz w tym, żeby pan nie rozpraszał się na działania, które i tak nie przyniosą jakichś spektakularnych efektów. Ważne, żeby pan sam był okopany, żeby pańska rodzina była bezpieczna, żeby pańscy bliscy nie zostali ograbieni do reszty i żeby pan zachował zdolność działania. A trudno będzie panu to zrobić w pojedynkę, dlatego zachęcam do zakładania kluczy pobudki. Po to, żeby Polacy jedni z drugimi mieli kontakt jakiś. I wtedy, jak pan w swoim zaścianku będzie okopany, to pan będzie mógł i panu ministrowi, jak następny raz jakiś pułkownik go nie posłucha, będzie pan w stanie pomóc panu ministrowi w razie potrzeby i będzie pan wtedy samym swoim autorytetem, będzie pan przemawiał do tych nieogarniętych tubylców, prawda? Bo naprawdę niech pan sam się wzmocni i wtedy, bo to są ludzie przecież w większości, którzy jak słonecznik za słońcem za władzą się obracają, prawda? I czują, widzą tutaj źródło siły, źródło przyciągania jakieś, prawda? I widzą autorytet. Musi pan sam nabrać tego autorytetu i wtedy, dobra wiadomość, mniej się pan będzie musiał nagadać, a oni i tak zaczną się obracać, jak pan stworzy jakiś punkt przyciągania, jakiś ośrodek grawitacji, jak pan stworzy. A tak możemy gadać do upadłego. Wie pan, miałem też w życiu wiele okazji właśnie takich rozmów ewangelizacyjnych. Niestety groch odpada od ściany i dajmy sobie spokój z tym. Dajmy sobie z tym spokój. To znaczy, oczywiście źle mówię, no nie dawajmy spokoju w tym sensie, że właśnie są dzieci, jest młodzież, trzeba zadbać o to, żeby im nie zmacerowali serc, umysłów, żeby nie zbakierowali. Trzeba zadbać o to, żeby w polskiej szkole w ożywszym cieniu duszpasterstwa tradycji katolickiej, żeby dzieci nie były gorszone i dezinformowane brednią globalnego ocieplenia, tak, rują i poróbstwem gender, żeby dzieci były bezpieczne. Natomiast jeżeli ktoś, proszę pana, skończył 17 rok życia i wierzy w Marksa, Lenina i Adama Michnika, to naprawdę szkoda czasu. Niech pan westchnie do Ducha Świętego, niech pan westchnie do Ducha Świętego, niech pan zdrowaśkę odmówi za swojego bliźniego, który właśnie w ciemnocie się sam pogrąża i niech pan westchnie, żeby znalazł się ten człowiek w niegroźnej dla siebie, a dostatecznie pouczającej sytuacji, żeby efekt pożądany jakiejś reedukacji, żeby nastąpił. Ale niech pan się, krótko mówiąc, namawiam pana do tego, żeby pan nie tracił całego dnia na to, żeby stać nad kimś i mu tłumaczyć, prawda, że Gazeta Wyborcza kłamie i że jest to ośrodek antypolskiej i antykatolickiej propagandy, bo szkoda czasu. Zagadaliśmy baterię już. Szanowny panie Wiktorzu, jedno niezwykłe kwestie. Pouczające jest bardzo oglądanie na żywo wszelakich transmisji. Parę lat temu, to jest odniesienie do F-16. Parę lat temu, kiedy przyleciały te dwa terroryste ptaki, do których zresztą nie było pilotów, oglądali transmisję na żywo. Pojawiają się kwestie, które później są cenzurowane. Usłyszałem coś przerażającego, bo pan major w transmisji na żywo z lotniska powiedział na pytanie, do czego będą nam służyć te samoloty, odpowiedział, że oczywiście nam, ale również naszym przyjaciołom będą wspomagać ich batalii o lepsze czasy. Parę lat temu, to było chyba 2 lata po tym przylocie, już wszyscy na pewno to widzieli, w telewizji polskiej w ciągu dnia tylko raz widziałem uśmiechnięty polski major, w tle były wzgórza pustynne, odpowiadał, że właśnie z przyjaciółmi izraelskimi ćwiczymy niszczenie celów na ziemi. To jest tylko tyle powoli wyjaśnienia, czemu mają służyć nasze zakupy, nasze znaki. Druga kwestia, prosiłbym o krótki komentarz. Czy nie uważa Pan, że Pan Schulz powinien połajać Panią Merkel za próbę zamachu stanu, jaką było przyjęcie masy najeźdźców, czym naruszyła na pewno równowagę etniczno-społeczną, ekonomiczną itd. tego wielkiego kraju. I trzecia kwestia króciutka, Szanowny Panie, w zdaniu słyszałem, i proszę powiedzieć, czy mamy na to szansę. Pewne państwo południowoafrykańskie, jest to Costa Rica, pozbawiła się swoich wojsk, mając wrogów w jakichś innych krajach jeszcze wokół, bardzo groźne dla siebie, pozbawiła się tejże ochrony wojskowej, przeznaczając kwoty na cele oświatowe. Dziękuję. No przecież już takie wezwania padły tu w Warszawie. Wydaje mi się, że ci tutaj dziarscy neokomuniści, prawda, spod szyldu razem słyszałem taki program, że wojsko jest Polsce niepotrzebne, że wydatki na armię to są zmarnowane pieniądze, bo przecież można by je przeznaczyć. Sami sobie Państwo dopiszcie, prawda? Czy, słucham? O, proszę. Tak, no, ten pan, którego nazwisko jakże szybko, prawda, jest zapominane, on mówił już wprost o potrzebie zniesienia państwa polskiego, prawda? No ci ludzie, Schulz, Merkel, oni też mają swoich właścicieli. Oni też nie są własnymi ludźmi. To też nie jest szczyt piramidy. Pan Obama też ma ludzi, którzy mają w szufladzie ten jego akt urodzenia na przykład i go wyjmą na blat, jak będzie trzeba. A nie będzie trzeba, bo pan Obama przecież nie zrobi niczego, czego by sobie nie życzyli. Więc mając tę świadomość, naprawdę módlmy się o powrót króla, bo tak długo, jak długo on nie wraca, a nie wraca, bo przecież sprawiedliwy Pan Bóg nie ześle go tutaj na zatracenie. Musimy my stworzyć warunki dla niego. Tak długo, jak długo on nie wraca, no to za fasadą demokracji rządzą mafie, służby i loże, czyli jakieś anonimowe mocarstwo na naszym terytorium się panoszy. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Pierwsza rzecz. Chciałbym osobiście, myślę, że w imieniu większości procedowanych, podziękować Panu za aktywny raport. Dzięki temu to patykamy, które wywołało laginę pod nazwą, prawda, kontroli wyborów. I myślę, że te wybory tegoroczne to zasługa Pana, że mamy lepsze rządy niż mieliśmy. Ale pretensje nie do mnie, bardzo proszę. Myślę, że w sumie to są smaru chyba zmiana jest lepsza i ona jest dzięki Panu. Serdecznie dziękujemy. Zarówno prezydent, jak i cały PiS powinien Panu jakieś chody i powinien gdzieś tam na krakowskim, może też to wejdę w słowo. Proszę Państwa, jest tutaj Rafał Mossakowski. Jest tutaj Rafał Mossakowski, który towarzyszył mi tamtego wieczora przez szereg godzin dramatycznych. I otóż właśnie Rafał, kiedy to było? Przedwczoraj, Rafale? We czwartek. Grzywna nałożona na Rafała i towarzyszy przez sąd późnym latem tego roku została na skutek niepłacenia została zamieniona na karę więzienia. Od czego oczywiście podsądny może się odwoływać, ale przecież nie powinien w ogóle być zmuszony do tego, żeby się do tego odwoływać, tylko właśnie władza, która wzięła władzę, powinna to załatwić. Ja, proszę Państwa, zostałem uwolniony od winy, od zarzutów, z zarzutów oczyszczony i w drugiej instancji sąd mnie uniewinnił, ale to było parę tygodni później, parę tygodni wcześniej Rafał Mostakowski i dwóch towarzyszy zostali skazani. Zostali skazani za akcję na PKW zeszłego roku. Napisałem o tym do pana prezydenta, napisałem o tym do pana marszałka Sejmu, seniora marszałka Sejmu, pana ministra sprawiedliwości. Dostałem wczoraj odpowiedź od pana ministra sprawiedliwości. Jakiś tam piąty pomagier nie przeczytał nawet uważnie mojego listu, bo odpisał mi najwyraźniej zrozumiawszy, że to ja sam zabiegam o łaskę i że ja sam proszę o pomoc. Otóż ja nie proszę o pomoc w swojej sprawie. Natomiast miejcie Państwo tę świadomość. Rafał Mostakowski został przez sąd trzeciej i pół Rzeczypospolitej skierowany do więzienia za to, że zrobił coś dobrego w listopadzie 2014 roku. Takie są realia. Panie Profesorze, w sumie tego pytania, dziękuję za komentarz, że tutaj powiedzieć. Natomiast ja bym chciał nawiązać do takiej innej kwestii. Pan jest reżyserem, prawda? W związku z tym, jak ktoś... Bywam. Ten aspekt kultury jest od Pana bliski. Poruszył Pan kwestię braku muzeum historii Polski, które miało już, prawda, za świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego było konkurs, wiadomo było, że Plac na rozdrożu itd. No nic nie zrobiło. Miejmy nadzieję, że ten rząd coś zrobi, ale bez pewnego napisu tego nie zrobi. Na dzisiejszy dzień mamy problemy na przykład z aresztowanymi polskimi obrazami w muzeach, gdzie się mówi, że no nie ma powierzchni ekspozycyjnej i na przykład coś takiego jak Kołtuski w ogóle jest nieeksponowany, tak? Co tu mieliśmy 400-lecie tego wydarzenia i prawie o tym nie wspominam. Także myślę, że to jest dosyć ważny krok. Natomiast ostatnio się mówi o tym, żebyśmy dbali o naszą tożsamość narodową i w związku z tym mamy nowy rząd. Powinniśmy tutaj, prawda, stworzyć różne obrazy historyczne w postaci filmów, o filmie trafiają, szczególnie młodych ludzi, o których powinniśmy dbać, o czym Pan mówił. W ostatniej sieci jest ranking pięciu, jakby takich powiedziałbym, tematów. Nie wiem, czy Pan się z tym poznał, gdzie, prawda, jest sugerowane, jakie filmy powinny być nakręcone. Może lepiej, że Pan się z tym zapoznał. Czy mógłby Pan powiedzieć trzy filmy, które by Pan chciał nakręcić, które by faktycznie dawały temu młodemu pokoleniu właściwy obraz polskiego patriotyzmu, polskiej historii? Które tematy uważa Pan za naprawdę istotne? Proszę Pana, no najpierw zanim odpowiem, to powiem... Na łamach tej gazety, którą Pan wymienia, to akurat tak chyba z półtora roku temu ostrzegano przede mną jako groźnym człowiekiem, więc tak jakoś na wszelki wypadek nie sięgam, bo zanim odpowiem na pytanie, to najpierw chciałbym się pryncypialnie wypowiedzieć przeciwko interwencji państwa w sferze propagandy, czy to na odcinku artystyczno-kulturalnym, czy rozrywkowo-sportowym, przeciwko interwencji państwa w kulturze. Jeśli władza zabiera państwu za pośrednictwem systemu wyzysku fiskalnego, zabiera jakiekolwiek pieniądze, to przeznaczanie tych pieniędzy na kręcenie takich czy siakich filmów, wystawianie takich czy owakich spektakli jest brzemienne w bardzo fatalne skutki. Mianowicie, nie będzie zgody nigdy powszechnej narodowej co do tego, co na scenie narodowej być powinno, a czego tam oglądać nie powinniśmy. I w związku z tym biedny orzeł w koronie zostaje zaangażowany w nierozstrzygalny spór. autorytet Rzeczypospolitej zostaje wystawiony na szwank przez wykorzystanie tego autorytetu do żyrowania rozmaitej jakości i rozmaitego sensu działalności kulturalno-oświatowej. Jestem, nie wiem czy muszę to dodawać, jestem jednocześnie bardzo gorącym przeciwnikiem interwencji państwa w dziedzinie usług edukacyjnych i wszelkich innych usług. Uważam, że tym więcej będzie Polski, im mniej będzie szkolnictwa kontynuującego tradycję kołłątajowsko-stalinowskiej Komisji Edukacji Narodowej i Polskiej Akademii Nauk. Tym więcej będzie Polski, im dalej reżim warszawski aktualny będzie się trzymał od szkolnictwa. I podobnie ze sztuką. Jestem przekonany, że tym lepiej będzie się działo, to znaczy tym bardziej będą Polacy zdolni, chętni, skłonni wyrażać siebie poprzez film, teatr, słowo pisane, gadane, malowane, drukowane. Im więcej zostawi im władza pieniędzy we własnej kieszeni, a oni wtedy już będą wiedzieli, co z tym zrobić. Zobaczcie, to, że dzisiaj pod Sejmem widzieliśmy różne gwiazdy ekranu i różnych mistrzów kina, no to właśnie z tego wynika, że to są tacy pogrobowcy PRL-u, którzy świetnie rozumieją, że bez systemu państwowej redystrybucji w ogóle nie będą istnieli. Więc jeśli państwo chcecie prawdziwej, dobrej zmiany w tej dziedzinie, to nie myślcie o zmianach kadrowych, to znaczy, że zastąpimy tego niewłaściwego dyrektora sceny narodowej jakimś właściwym dyrektorem, prawda? Nie, to będą zmiany kadrowe. Naprawdę trzeba likwidować koryto, a nie tylko ustalać system roszady i rotacji kadrowej tych, którzy z tego koryta się karmią, prawda? Trzeba likwidować ten system. I to mówię jako, no naprawdę, jeśli ktoś będzie miał taką potrzebę, to mogę się szerzej wylegitymować. Ja naprawdę, proszę państwa, cały jestem zbudowany, tak? Cały żyję tą tradycją teatru polskiego, kina, sztuk wszelakich. I w związku z tym, jeśli mówię, że pomnik Bogusławskiego, który stoi przed frontonem Teatru Narodowego w Warszawie, powinien być tak samo zwalony jak pomnik Dzierżyńskiego na Placu Bankowym ćwierć wieku temu. Tak samo, bo to jest symbol etatyzacji w polskiej kulturze. Właśnie Wojciech Bogusławski swoim kolegom, aktorom z trupy wileńskiej, jeśli mnie pamięć nie myli, na początku XIX wieku właśnie tak tłumaczył: koledzy, idźcie na wikt i opierunek miejski, z władzą tam się umówcie, żeby wam płacili stały ryczałt za to, że jesteście, tak? Bo co będziecie, koledzy, się martwili, ile tam biletów sprzedacie na który występ? Umówcie się z władzą. Ja oczywiście parafrazuję, Wojciech Bogusławski innymi słowami to mówił, ale taki był tego sens. Wszystkie te obiady czwartkowe, cały ten Teatr Narodowy razem z Komisją Edukacji Narodowej, wszystko to precz, bo to są narzędzia dyktatu lóż, tak, oczywiście, to jest masoneria dla nieletnich, szkoła w Polsce. Oczywiście, że dyktat lóż jest realizowany przez system redystrybucji tak zwanej w kulturze i z tym precz. A jakie filmy ja bym chciał zobaczyć? Jakie filmy nakręcić? Nie, to nawet państwu nie powiem, bo licho nie śpi, prawda? Ostatni Legion. Pani zapamiętała. To byłby bardzo piękny film, prawda? Ostatni Legion. Co jeszcze? No, sami państwo wymyślcie. Ogłaszam konkurs na temat i ogłaszam konkurs na scenariusz. Bardzo proszę. Chciałem zapytać a propos króla i lepszych czasów tutaj na tej ziemi, o kwestię intimizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski. Kiedy Państwu wydaje to nastąpi, dlaczego ta sprawa taki duży opór O, ja zamiast tutaj coś niezręcznie odpowiadać, to ja Państwu zarekomenduję spotkanie z autorytetem w tej dziedzinie we wtorek, o której? O 19:30 przy ulicy przy Wspólnej 51. Udzieli na ten temat na spotkaniu pod auspicjami Pobudki, udzieli na ten temat wyczerpujących temat, a nie słuchaczy, wyjaśnień ksiądz Stanisław Małkowski i właśnie o tym będzie mówił. Będzie mówił o palącej potrzebie i o okolicznościach aktualnych, o sprawie intronizacji. No, moja wypowiedź na ten temat krótka. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Trzeba Pana Boga prosić o błogosławieństwo. Tak w życiu indywidualnym, jak w życiu zbiorowym. O to błogosławieństwo trzeba prosić, bo inaczej go nie będzie. Bo Pan Bóg szanuje naszą wolną wolę i z szacunku dla własnego daru, dla nas, nie narzuca się, czyli trzeba go poprosić. A nasze państwo niestety nie stoi do Pana Boga frontem, nie pada na kolana w osobach swoich najwyższych przedstawicieli i nie mówi wielkim głosem, Panie Boże, błogosław, tylko na różne sposoby, przez różne przypadki odmienia nasze państwo mantrę demokratyczną. I to jest właśnie frazes, to jest utopia postępacka. Demokratyzm, etatyzm, modernizm, pacyfizm, judeoidealizm, no i czy temu Pan Bóg ma błogosławić? Jest przecież sprawiedliwy, w związku z tym nie może. Trzeba go prosić i o to chodzi w sprawie intronizacji. I postępy są ogromne, bo zobaczcie Państwo, jeszcze rok temu o tej porze samo słowo intronizacja nie padało z ust naszych pasterzy najwyższych, a teraz już padło i teraz już oczywiście długa droga, ale może będzie to jakiś przyspieszony kurs, jakieś poszerzenie tutaj nastąpi świadomości, jakieś otwarcie na te zagadnienia. Módlmy się o to, żeby to nastąpiło. Szanowny Panie Reżyserze. No więc temat filmu. Był film 1920, a ja bym proponował film, który miał tytuł 1018. Dlaczego? Ha. Bo Pan nam wytyczył perspektywę, żebyśmy przetrwali te 3-4 lata, ale za 10, dokładnie 9-5 miesięcy będziemy mieli 1000-lecie korony Polski, tak? I ta korona polska na głowie Chrobrego nigdy by się nie znalazła, gdyby nie rok 1018. To był rok, tylko podam 3 daty, w których w jednej kampanii pokonaliśmy sąsiadów z zachodu i ze wschodu. 30 stycznia pokój w Budziszynie, gdzie cesarz rzymski narodu niemieckiego, Henryk II, był przymuszony. No już był, ale cesarz był koronowany w Rzymie. Był przymuszony w pokoju dostarczyć 300 ciężko zbrojnych problemów, by ten 22 lipca nad Bukiem, Grodzisko Wołyń się nazywało, pokonać Jarosława Mądrego, a 3 tygodnie później znaleźć się w Kijowie. Chyba tego nie powtórzył Hitler, żeby w 3 tygodnie ale proszę Pana. Ale proszę Pana, to jest bardzo pouczająca historia, tylko moim zdaniem ona się kończy nie w 1025 roku, ale ona się kończy następną dekadę później katastrofą państw, ponieważ Chrobry przeinwestował, zawojował pół świata, ale najwyraźniej było to takim kosztem strasznym na te czerwone dywany dla cesarza Ottona i na te wojny, na to gwałcenie księżniczek, a to w Pradze, a to w Kijowie, tyle wydatków poszło. Taki ucisk fiskalny musiał temu towarzyszyć, że proszę zobaczyć, stworzył państwo, mocarstwo stworzył środkowoeuropejskie, ale kiedy umarł, to zostawił po sobie tyle, nazwijmy to, resentymentu, tyle nienawiści prawdopodobnie z wszystkich stron, że wszyscy się na to państwo rzucili z zewnątrz, a wewnątrz nie było chętnych, żeby go bronić, ponieważ zalazł za skórę właśnie własnym poddanym. Ponieważ cała ta szeroko reklamowana drużyna bolesławowa to była taka niestety oprycznina Iwana Groźnego, tylko parę stuleci wcześniej, prawda? To znaczy chłopcy jeździli wzdłuż i wszerz i wyciskali z ludzi, co tam się dało wycisnąć. I tego na dłuższą metę żaden naród nie zniesie. I moim zdaniem, zgadzam się z panem, że to jest wielki temat, ale moim zdaniem lekcja Bolesława Wielkiego, chrobrego, czyli co to znaczy chrobry? Chrobry to znaczy twardziel, tak? To znaczy tough guy, prawda? Po ich niemu. Więc ta lekcja chrobrego powinna być rozciągnięta szerzej. Pytanie w tej lekcji kluczowe. Na co władza może sobie pozwolić? Jak dalece może wzmocnić państwo, żeby się państwo pod własnym ciężarem nie zawaliło? Do jakiego stopnia może sobie władza pozwolić na branie własnego narodu za twarz w imię ważnych geostrategicznych planów, żeby tego własnego narodu nie zniechęcić? Niech pan zobaczy, Mieszko II, syn Bolesławowy, był prawdopodobnie po prostu, no jak spod igły był królewiczem, był pierwszego sortu na skalę światową ówczesną, prawda? To, co o nim wiemy, to, co zostało, że mówił wszystkimi językami ówczesnego świata cywilizowanego, że był kulturalny, nie w ciemię bity, umiał i rozumiał, a państwo mu się wymknęło z rąk. Moim zdaniem ono mu się wymknęło z rąk nie tylko na skutek przeciwności zewnętrznych, ale także na skutek tego, że jego stary Bolesław Twardziel doprowadził do tego, że właśnie jego poddani go serdecznie znienawidzili. Po prostu. I to jest lekcja chrobrego. Zgoda, ale żeby był miękki, to czy w sytuacji porozumień rozbiorowych Jarosława z Henrykiem w ogóle byśmy mówili o jakiejkolwiek Polsce? Proszę pana. Działa opatrzność. Ja mówię tylko, że Bolesław Chrobry najwyraźniej nie jest dla nas przykładem, który mielibyśmy naśladować w sensie realizowania 1:1 jego programu. On jest raczej dla nas przykładem pouczającym, jak nie robić. Tak? To znaczy jak uważać, żeby nie obciążyć własnego narodu ciężarem nie do uniesienia. Oczywiście działa opatrzność. Bolesław Chrobry ufundował te biskupstwa, okazały się, niech pan to zobaczy, że okazało się, że są biskupstwa ważniejsze i więcej warte niż te słupy bolesławowe, prawda? Tam rzekomo, biskupstwa. On założył je, poniekąd obsikując własne terytorium, szeroko i wyznaczył tym, stworzył fundament. I opatrzność w ten sposób działa, że zawaliło się to wszystko, co było świeckie, co było domeną militarną, co było właśnie aparatem tej opryczniny, to tego mi narodowcy nie są, pewnie nigdy nie wybaczą, że porównuję drużynę bolesławową i mieszkową do opryczniny, ale tak prawdopodobnie było, tak to pewnie ludzie odbierali. Otóż to wszystko upadło, to wszystko szczezło, nic z tego nie zostało. Zostały natomiast biskupstwa, które jak przyszło co do czego, pomogły narodowi podnieść koronę polską. To jest piękna rzecz, że to właśnie biskupi się o to upomnieli, prawda? Oni się upomnieli, czyli nie zawłaszczyli oni państwa, tylko wręcz przeciwnie, pomogli ludziom zrozumieć, że jest potrzebny powrót króla. że jest potrzebne podniesienie korony polskiej, że ziemie polskie, każda z osobna, wprawdzie dorobiły się i pięknie prosperują. Okres tak zwanego rozbicia dzielnicowego, tutaj wybiegam całe następne stulecie do przodu, okres tak zwanego rozbicia dzielnicowego jest okresem prosperity polskich ziem. Wszystko po prostu hula i świetnie tam się kręci, ale korona polska była niezbędna, żeby te ziemie polskie mogły realizować szersze aspiracje, no i wreszcie, żeby właśnie mogły ponieść cywilizację dalej, na wschód, na Litwę. Bez tego by Litwini, jak sądzę, nie ochrzcili się tak chętnie i łatwo. Wybitny autor, którego pan tutaj wymienia, ten autor pisze też różne rzewne bzdury o epoce, o dobie napoleońskiej, prawda? I niestety, mówię niestety, bo im większy talent, tym większa siła, tym większy impet transmisji pewnego przesądu historycznego. No więc niestety ten pisarz transmituje na kolejne pokolenia błędy, które zawarte są w naszym hymnie narodowym, prawda? To nie Bonaparte ma dawać Polakom przykład. Więc skoro się pisarz wybitny myli co do Bonapartego, no to proszę też być podobnie krytycznym wobec jego sądów dotyczących dawniejszych głów państw, króla Bolesława Śmiałego nie wyłączając. Jeszcze raz jedna taka informacja i chciałbym panu przekazać mapę. Co to za mapa? No właśnie, co to za mapa? Drodzy Państwo, nawiązując do historii, ponieważ tutaj było takiej zamieszłej historii, ja chciałem przypomnieć tylko taką bardziej współczesną, chciałbym przekazać panu mapę, która została wykradziona przez pana pułkownika Kucińskiego w 1950. To jest mapa III wojny światowej. To jest taka mapa przestroga dla nas wszystkich. My sobie tutaj rozmawiamy, siedzimy, słuchamy pana Grzegorza, ktoś inny gdzieś tam za granicą główkuje i z jednej i z drugiej strony rozmyślają, układają swoje pionki na szachownicy. My musimy być przezorni, musimy bacznie obserwować i zastanawiać się, w jaki sposób uniknąć pewnych ich knowań, które gdzieś tam za kulisami się rozgrywają. Chciałbym tę mapę przekazać. Bardzo dziękuję. To może rozwijmy ją, żeby Państwo zobaczyli. Ja znam tę mapę, ale nie mam takiego pięknego egzemplarza. Może tak, żeby pan Grzegorz też zobaczył. O! Proszę Państwa, ta mapa jest wykorzystana w filmie Transformacja od Lenina do Putina, część 4, której montaż kończymy w tych dniach i będzie, mam nadzieję, od nowego roku w obiegu. Transformacja od Lenina do Putina, część 4 i reprodukcję tej mapy wykorzystaliśmy w tym filmie. To jest mapa, która pokazuje, jak ludowe wojsko polskie ma ruszyć na zachód, na Danię, Belgię, Holandię, prawda? A tymczasem Amerykanie zbombardują węzły komunikacyjne, żeby zatrzymać na trasach do marszu drugi, trzeci rzut strategiczny Armii Czerwonej, który właśnie przez Polskę miałby się toczyć na zachód. Pierwszy rzut strategiczny to jest tak zwana północna grupa wojsk Armii Czerwonej, stacjonująca w NRD, czyli Niemczech Wschodnich i w Polsce i częściowo w Czechosłowacji, a drugi i trzeci rzut strategiczny nadciągałby przez przeprawy mostowe na terenie Polski i tutaj Amerykanie musieliby ten rzut zatrzymać. I w związku z tym prognoza z tego samego czasu, prognoza strat na, jak dziś pamiętam, 18 dzień III wojny światowej, czyli od dnia D 18, plus 18, prognoza strat ludności cywilnej na terenie PRL 3,5 miliona zabitych i rannych wyłączonych z gry, tak? Wojciech Jaruzelski i inni sztabowcy Układu Warszawskiego pochylali się nad takimi mapami, aktualizowali te plany i brali to pod uwagę, że na trzeci tydzień po wybuchu III wojny światowej co 10. Polak będzie już na tamtym świecie albo ciężko ranny. Tak? Oni to brali pod uwagę. A to były plany jeszcze sprzed zmiany koncepcji obrony amerykańskiej. Ta koncepcja obrony, jak wiadomo, zwiększyła liczbę celów uderzeń atomowych na terenie Polski z kilkudziesięciu do kilkuset. Więc po prostu w ogóle by nas nie było, gdyby plany III wojny światowej zostały zrealizowane, a zatem nieboszczyk Jaruzelski był zbrodniarzem. Był zbrodniarzem nie tylko w sensie dosłownym, jako odpowiedzialny za śmierć ludzi, czy to w 81 czy 70 roku na Wybrzeżu, był zbrodniarzem także w znaczeniu norymberskim. W Norymberdze posłano na szafot i do więzień ludzi za udział w planowaniu wojny napastniczej. To były tak zwane zbrodnie przeciwko pokojowi. Miejmy świadomość, że wprowadzenie stanu wojennego w Polsce aktualizowało te plany. Paradoksalnie, zanim Solidarność została spacyfikowana, realizacja tego planu nie mogła być wdrożona. Ten plan nie mógł być zrealizowany. Dopiero pacyfikacja zaplecza przyszłego frontu III wojny światowej aktualizowała tę możliwość. A więc zbrodniarze, nie jacyś tam mili staruszkowie, to na pewno, nie historia nas osądzi, nie prawda jest gdzieś po środku, tylko zbrodniarze. A tu obok urzędują żyranci zbrodniarzy, którzy podnieśli ich do rangi ludzi honoru. Bardzo dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. 3 ostatnie pytania. Dobry wieczór. Chciałem sobie nawiązać z powrotem do pierwotnego tematu wykładu, czyli geopolityka. Chciałem się zapytać, jak Pana zdaniem można było wykorzystać wypowiedź chińskich dygnitarzy na temat wizyty właśnie prezydenta Dudy, co zostało całkowicie bezsprzeczone bezpośrednio u nas. Proszę Pana, myślę, że dla tych dygnitarzy bardzo byłoby komunikatywne, po pierwsze zaproszenie ich wszystkich na czerwony dywan do Polski, ale po drugie myślę, że bardzo duże zrozumienie u nich znalazłaby na przykład akcja stawiania przed sądami i sądzenia za zdradę stanu, ludzi, którzy aktywnie przeciwdziałają prowadzeniu przez Polskę suwerennej polityki na tym i wszystkich innych kierunkach. Myślę, że Chińczycy pokiwaliby głowami z bardzo dużym zrozumieniem, gdyby wreszcie w Polsce ludzie tacy, którzy działają na odcinku propagandy antypolskiej, a pełnią ważne funkcje w polskiej dyplomacji, egzemplum Sznepf, Ryszard Sznepf, ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie. Proszę Państwa, to, że ten człowiek w kajdankach nie wraca do Warszawy jeszcze cały czas, to jest rzeczywiście bardzo groźny prognostyk. To jest, przypomnę, jeden ze współzałożycieli, współreaktywatorów loży B'nai B'rith Polska, I człowiek, który zaangażował autorytet ambasadora Rzeczypospolitej w promocję filmu Pokłosie w Stanach Zjednoczonych. To jest człowiek, który w Ameryce Łacińskiej wcześniej już poniósł ogromne zasługi na froncie walki z polskim patriotyzmem, jeszcze wtedy, kiedy za życia Bronisław Geremek ustawiał, że tak powiem, dykcję polskiej dyplomacji. No to Chińczycy tak długo widzą, że Warszawa zdrajców jawnych utrzymuje na tak ważnych stanowiskach, no to jakże mają poważnie traktować warszawską politykę? Przecież świat to obserwuje. Świat widzi, że pan pułkownik Dusza wypowiedział posłuszeństwo swojemu zwierzchnikowi, nie wykonał rozkazu, wezwał policję. Wojskowy wezwał policję na swoich przełożonych i potem jeszcze naskarżył o tym w mediach, w radio i po gazetach. I świat to obserwuje, i świat patrzy, czy pan pułkownik Dusza stanie przed sądem wojskowym. Jak szybko stanie przed sądem wojskowym, jak szybko zostanie zdegradowany i wyrzucony z wojska niehonorowo. Jak szybko? Jeśli to się nie stanie, no to wszystkie ataszaty wojskowe w Warszawie i wszyscy funkcjonariusze służb rozmaitych przebrani za dziennikarzy, oni to bacznie będą obserwować i widzą, że jeśli to się nie stanie, to dalej nie jest poważne państwo. Trzeba się szanować. Trzeba się szanować w różnych sprawach. Nie można dopuszczać do tego, żeby amerykański generał komunikował, że za pół roku przyjedzie tu 15 tysięcy amerykańskiego żołnierza. No niech przyjedzie, tylko że ja chciałbym usłyszeć o tym od polskiego generała, a nie od amerykańskiego generała, który tak o tym mówi, jakby tu już był u siebie, prawda? Jeśli nie dbamy o państwo polskie na tym poziomie, no to kto inny o nie zadba? Nie możemy oczekiwać, że inni będą się bardziej troszczyli o polską suwerenność, polską rację stanu, niż my sami to robimy. Dobry wieczór. Co sądzi pan o jednym z kandydatów w stronie republikańskiej, panu Donaldzie Trumpie? No co, ja niestety myślę, że to jest jeden pies, wie pan, dla nas. To znaczy i tak źle, i tak niedobrze i dlatego Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennisa, dlatego jeśli sami nie zadbamy o naszą suwerenność, to nikt inny o nią nie zadba. Oczywiście, że wydaje mi się pani Hilarzyca Clintonowa większym, bardziej bezpośrednim zagrożeniem. Z nią wiąże się zagrożenie działań bardzo, bardzo bezpośrednio w Polskę wymierzonych, bardzo bezwzględnych. To właśnie jest sprawa roszczeń żydowskich, które ona obiecała popierać. Przecież pani Clintonowa obiecała także zbombardować Teheran. Co by tam nie było, no to po prostu jest groźna osoba, prawda? Pani Hilarzyca Clintonowa to jest taka jawna komuna. Natomiast co tam panu Trumpowi w duszy gra, nie wiem tego. Mało go znam. Nie wiem, nie zdążyłem się jeszcze przekonać, jakich on ma z kolei właścicieli i czy jest bardziej, czy mniej suwerenny. Życząc wszystkim bliźnim jak najlepiej, proszę państwa, nie łudźmy się, że nam ktokolwiek z zagranicy Polskę podaruje. Nie łudźmy się, że można polską rację stanu korzystnie przewieźć, tak, przez najbliższe dekady, jeśli się ją podepnie pod rację stanu jakiegokolwiek innego państwa. Myślę, że pan Donald Trump ma tę zaletę, że mniej kłamie publicznie, to znaczy mówi bardziej prosto z mostu, mówi bardziej co w sercu, to na języku i to jest pewną zaletą w życiu publicznym. To jest na pewno lepsze od owijania w bawełnę. Więc odnośnie tej pierwszej, czy nie wydaje się panu propagowanie wyposażania tubylców w kolty wodą na młyn tych odabranców, bo w sumie oni jakby z koltami na branży to tak słabo widzę. Nie, no proszę pana, ja mówię kolty, bo to pan może kupić za własne pieniądze dzisiaj. Wchodzi pan, kładzie pan 1000 kilkaset złotych na ladzie i wychodzi pan z koltem. To jest lepsze niż nic. To jest lepsze niż nic. A docelowo ja życzę, żeby pan miał w obórce takiego Abramsa, a pod łóżkiem Stingera. To ja tego życzę Polsce. Druga kwestia wiszenia klamki. Czy nie wydaje się panu, że wiszenie chińskiej klamki może być bardziej niebezpieczne dla Polski? Jaką w chińskich rękach może być bardziej ciekawym punktem do ataku dla Zachodu, dla Rosji, dla wszystkich? Proszę pana, no to właśnie, cóż, polityka taka, że tym jesteśmy bezpieczniejsi, im bardziej jesteśmy ofiarą losu i im bardziej manifestujemy swoją bezbronność i brak jakichkolwiek aspiracji, ta polityka, jak wiadomo, nie sprawdza się, prawda? Przez wytwarzanie próżni jest kuszeniem ewentualnych agresorów, którzy ją zagospodarują. Ja nie powiadam, żeby wisieć u klamki, ja powiadam, żeby robić interesy. I praktycznie, proszę pana, co miesiąc przyjeżdża do Łodzi chiński pociąg. Niech pan coś położy na wagon, żeby nie wracał do Chin pusty. Niech pan robi interesy. Niech pan z tego korzysta. Na razie, póki się Chińczycy jeszcze nie przebili do Niemiec, bo Niemcom tego Amerykanie zabraniają, to są żywotnie zainteresowani tym, żeby robić interesy z Polakami. No właśnie, chodzi o ten krążący palec tej pięknej, tak? Robienie interesu z Chińczykami wbrew stanowisku Ameryki też mógłbyś. No proszę pana, nie wiemy jak się niech spokojnie, to wszyscy rozumieją. Wszyscy rozumieją język interesów. I proszę zobaczyć, do tego chińskiego banku tam azjatyckiego zapisał się i Londyn, i wszyscy inni się zapisali. Prawda? Więc słucham? Warszawa też, tak, chwała Bogu, chwała Bogu. No więc bez kompleksów, bez kompleksów. A jeśli chodzi o plan, ja zakładam, że pan przewiduje jakąś totalną militarną, gwałtowną wojnę, więc mam pytanie o plan na przetrwanie. Czy rzeczywiście takie jest pańskie założenie i temu ma służyć właśnie uposażanie tubylców? Nie, proszę pana, nie. Pomyłka. Co do III wojny światowej, to najpotężniejsza broń to jest nieustanna nowenna, żeby nam się to wszystko na głowę nie zwaliło. To trzeba się modlić. To trzeba się modlić, bo to tak jak na tej mapie. To są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Dobra wiadomość dla nas jest taka, tak egoistycznie rzecz ujmując, że główny teatr III wojny światowej to jest Pacyfik. I że ktoś tam jak amen w pacierzu musi walnąć. Musi walnąć. Amerykanie pozwolili się zbroić Japończykom na potęgę, bo oczywiście nie chcą walczyć sami, tylko chcą walczyć per procura. Filipiny, Australia, cały szereg tej układanki, tych sojuszników pozyskanych przez Amerykanów agentów, którzy mają blokować Chińczykom wyjście na morza i oceany. I ktoś musi walczyć, dlatego że jeśli Amerykanie nie walną, ja to już dziś powiedziałem, jeśli nie powalą Chińczyków na kolana, to wyjdą bez twarzy. I wtedy świat odwróci się od Amerykanów i oni dlatego walnąć muszą, tak? Przykra sprawa. Rozumiem, że to jest już... A pan... Słucham? Ten scenariusz jest pewny. No, wie pan, nic nie jest pewnego. No, módlmy się o pokój i nie życzmy naszym bliźnim niczego złego. A pan potrzebuje kolta do czegoś zupełnie innego. Ja panu powiem, do czego pan potrzebuje kolta. Pan potrzebuje kolta na trzeci dzień po tym, jak pieniądze okażą się nic nie warte, te europejskie, na których nawet nie ma niczyjego podpisu, jak ludzie wyjedzą wszystko, co było w najbliższej Żabce i Biedronce, to pan potrzebuje kolta, żeby obronić własną lodówkę przed sąsiadami, tak? Nie wiem, czy pan jest z sąsiadami... I oby... życzę Panu, żeby Pan miał jak najmilszych sąsiadów, ale jak widzę tych ludzi, którzy, wie Pan, z tego Wilanowa Lemingowa, na którym mieszkam, z obłędem wokół spieszą rano do roboty w korporacji, to oni będą naprawdę sierotami losu największymi. Oni już nic tam w słoikach z domu nie będzie i wody w kranie nie będzie na Wilanowie Lemingowie i w związku z tym oni jak te zombie ruszą w teren na pobliskie kartofliska. I ktoś, kto ma działkę, wie Pan, pod Warszawą, jak nie będzie miał kolta albo dwóch, to będzie noc żywych trupów, proszę Pana. To będzie noc żywych trupów. Poważnie, proszę Pana, z tą bronią palną. Chodzi nie tylko, bo gdyby ktoś tego jeszcze do tej pory nie zauważył, a także, żeby nikt tego nie przekręcił. Ja nie namawiam do kultywowania tej tradycji strzeleckiej. Nie namawiam Państwa do chodzenia na strzelnicę po to, żeby ze strzelnicy wychodzić na ulicę, tak? Nie wiadomo w którą stronę. Wręcz przeciwnie. Powiedziałem tutaj wyraźnie, nie dajmy się wysłać na żadną wojnę, nie ulegajmy żadnej prowokacji. Powiedzmy pas. Ale może przyjść chwila, w której władza warszawska nie zapewni Panu elementarnego bezpieczeństwa. I wtedy Pan ma taki obowiązek wobec swoich bliskich. Tak? To jest obowiązek, który, wie Pan, Tarkowski senior tłumaczy Stasiowi w pierwszym rozdziale W pustyni i w puszczy, kiedy mu wolno i kiedy nawet ma obowiązek używać tego sztucera, który tam dostaje, nie pamiętam już, czy pod choinkę, czy na imieniny. I poza tym sztuka celnego strzelania to jest pewna formacja psychofizyczna. Sztuka celnego strzelania jako sztuka kaligrafii patriotycznej. Dzieci, które uczą się kaligrafii, mają lepsze wyniki z przedmiotów ścisłych. To jest fakt. Wie Pan? Dzieci, które się uczą kaligrafii, lepiej im idzie z matematyki. Dlaczego? Bo się są w stanie skoncentrować i w ogóle. W związku z tym, jak Pan ze 2 razy w miesiącu pójdzie najlepiej z jakimś nieletnim kuzynem na strzelnicę, tak, to dobrze to wszystkim zrobi. Sztuka patriotycznej kaligrafii, patriotyczne zen i katolickie, to znaczy sztuka koncentracji, prawda? Człowiek, który musi na chwilę spoważnieć, bo to jest groźne urządzenie, musi na chwilę się skoncentrować. I to polecam wszystkim polskim patriotom, czołem Wielkiej Polsce Katolickiej. Wszystkiego dobrego.